To jest taka droga, wiesz? Czesiek! Wystartowałem ci na Skolwinie! Na Skolwinie ci odpaliłem, więc możesz zobaczyć, powinno ci wskoczyć na YouTube'a, Skolwina. Na Skolwin TV powinno ci teraz wskoczyć, transmisja już. Thank you.
tam był jakiś kanał przygotowany do transmisji. Ja nic nie zmieniałem, przyszedłem na to samo, co miał, nie? Thank you.
two times. Don't need to question the reason. I'm yours, I'm yours. I know the earth will lose, but just to say it's mine. Cause you got no flaws, no flaws. I'm not trying to be your part-time lover. Sign me up for them full-time. I'm yours, all yours. So what a man gotta do, what a man gotta do to be totally liked up by you? What a man gotta say, what a man gotta pray to be last good night and the first good day? So what a man gotta do, what a man gotta do to be totally liked up by you? I'm sure, I'm sure. So I give $1 million just for you to grab me by the gun, like I'm business, business. I'm not trying to be your part-time lover. Sign me up for that full-time. I'm yours, I'm yours. Ooh. So what a man gotta do, what a man gotta do to be totally liked up by you? What a man gotta say, what a man gotta pray to be less good than the first one. So what a man gotta do.
11 dzień listopada 2020 roku, Stadion Miejski przy ulicy Stołczyńskiej 100. Przed nami spotkanie, w którym Świt Szczecin podejmować będzie Sokoła Kleczew. Witają się z Państwem Gracjan Broda, Artur Echaust, witam serdecznie. Dzisiejsze spotkanie rozegrane zostanie w 102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Narodowe Święto Niepodległości to dla nas, Polaków, jedno z najważniejszych świąt państwowych. Po 123 latach zaborów nasz kraj odzyskał suwerenność. W wyniku upadku potęg zaborczych i własnych działań Polska po wielu dziesięcioleciach powróciła na mapę Europy. Stało się to głównie dzięki wytrwałości i ofiarności aktywnej części polskiego społeczeństwa, które w okresie niewoli przekazywało młodym Polakom przywiązanie do języka i kultury narodowej. Na trybunach stadionu w północnym Szczecinie nie mogą niestety zasiąść kibice, ale mamy nadzieję, że przed ekranami komputerów i smartfonów będą dopingować swoich ulubieńców. Artur, przed nami bardzo ważne spotkanie. Ostatnio komentowaliśmy mecz z Flotą Świnoujście. Już za kilka dni miało się odbyć spotkanie Fortuna Pucharu Polski z Krakowią Kraków, a tak się stało, że to spotkanie odbędzie się w najbliższą sobotę. Wiemy o tych problemach, które miał Świt Szczecin. Problemy oczywiście z koronawirusem. 7-8 zawodników zakażonych SARS-CoV-2. Także termin spotkania został przesunięty. No i spotkanie to odbędzie się dopiero w najbliższą sobotę. Zgadza się. Podobny dreszczyk emocji towarzyszy i temu spotkaniu. Wtedy też już analizowaliśmy, przygotowaliśmy, niemalże rozgrywaliśmy to spotkanie w głowach razem z zawodnikami Świtu. Niestety z powodu koronawirusa nie było nam dane, aby usiąść do stołu i tą ucztę piłkarską skonsumować, na którą wszyscy, myślę, że cała dzielnica, cały Szczecin, region czekają na to, aż zawodnicy trenera Probierza zjawią się w końcu na Stołczyńskiej i będzie można to spotkanie rozegrać. No niestety sytuacja pandemiczna nie odpuszcza, w dalszym ciągu liczne obostrzenia, ale mamy nadzieję, że tak jak licznie kibice towarzyszyli nam w trakcie transmisji Złotą Świnoujście, taki będzie dzisiaj, ale też w sobotę w meczu z Krakowem na pewno dopiszą przed ekranami komputerów, smartfonów, telewizorów. Artur, zastanawialiśmy się, jaki przebieg będzie miało to spotkanie pucharowe, bowiem jak pamiętamy, no zespół prowadzony przez Andrzeja Tychowskiego był rzeczywiście w gazie. Zwycięstwo z Flotą Świnoujście 2-0, następnie wygrana 6-0 z Polonią Środa Wielkopolska, liderem tabeli. No to wszystko zmierzało ku temu, żeby rzeczywiście gospodarze spotkania pucharowego zaprezentowali się z jak najlepszej strony. No wiemy, koronawirus niestety te plany troszeczkę zakłócił. No i będziemy się zastanawiać, jak to będzie wyglądało dzisiaj z Sokołem Kleczew, no i w najbliższą sobotę z Krakowią. A zgadza się, wszystko wyglądało doskonale. Tu widać było, że każdy zawodnik żyje tym meczem. To było doskonale naoliwiona maszyna, która tylko czekała na to zderzenie z lokomotywą krakowską. Niestety nie było nam to dane, ale faktycznie ku zaskoczeniu kibiców wyjazd do Polonii Środa Wielkopolska z liderem, który do tamtej pory nie zaznał jeszcze smaku porażki. Zwycięstwo 6-0 to zwiastowało naprawdę to, że drużyna ze Skolwina może tu przystąpić, może to zabrzmi w roli faworyta, ale na pewno można byłoby uznać na swoim boisku w takiej formie i z taką siłą rażenia, jaką ma, to czoło tego zespołu naprawdę robiło ogromne wrażenie. Te bramki świadczą o tym doskonale i szkoda, że do tego spotkania nie doszło. I sam jestem bardzo ciekawy, jak ta przerwa przełożyła się na formę. Z informacji, które dochodziły z obozu gospodarzy, faktycznie było kilka dni przerwy, część drużyny trenowała normalnie, część niestety na kwarantannie. Także trener Tychowski w jednym z wywiadów przed tym meczem mówił, że o formę jest spokojny, liczy na odpowiedzialność swoich zawodników i wierzy, że ta sytuacja koronawirusowa nie przełoży się jakoś dramatycznie. W dalszym ciągu ci zawodnicy, szczególnie z formacji ofensywnej, będą prezentowali swoją formę. No i Krakowia przed tym meczem miała się czego naprawdę obawiać. Trudno przypuszczać, żeby Świt był faworytem w spotkaniu pucharowym z Krakowią, ale rzeczywiście forma tego zespołu była na pewno na wysokim poziomie i można było domniemać, że będą na pewno dla podopiecznych Michała Probierza wymagającym rywalem, a na pewno takim, który na boisku przed ekstrasową ekipą się nie położy. Nie, zdecydowanie. No, to było niejednokrotnie wygłaszane przez zawodników.
świtu z Kolwin, jak i samego trenera. Prezes też nie tak zachowawczo, a wręcz odwrotnie. Stwierdzał, że drużyna nie ma się czego bać, to jest szansa dziejowa dla tego zespołu, jest to świetne okno wystawowe. Takie szanse zdarzają się naprawdę nieczęsto w regionie, więc warto wznieść się na wyżyny swoich możliwości, pokazać pełnię wachlarzu umiejętności, no i co, i liczyć na to, że jednak to będzie ten dzień, który towarzyszył swego czasu wielkiej, wspaniałej przygodzie drużyny Błękitnych Stargach, których z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrawiamy. Ja sam bardzo, bardzo niecierpliwie, zresztą w naszych głosach to już chyba słychać, że ten dreszczyk emocji gdzieś już się udziela i te emocje już gdzieś i te głowy są przy sobocie. Przed chwilą mogliśmy obejrzeć taki bardzo ciekawy obrazek tutaj na stadionie przy ulicy Stołczyńskiej, bowiem zastanawiamy się, jak będzie wyglądała forma piłkarzy Andrzeja Tychowskiego, natomiast śmiało możemy powiedzieć, że w samej formie jest trener, który podszedł, wykonał dwie jedenastki, pewne strzały w prawy róg bramki bramkarza, no to pokazuje, że Andrzej Tychowski też gdzieś tam w tej formie i w tych treningach cały czas bierze udział, bo jak widać, no gdzieś tam piłkarskie umiejętności cały czas zostały. O tak, wielka kariera za nim. Jakby chciał pokazać, że jest gotowy, mógłby wejść na pewno swoim doświadczeniem, no i tym, co nabył w trakcie kariery piłkarskiej, mógłby swojej drużynie na boisku w meczu z Karkowią pomóc, a tutaj pokazał, że śmiało, jeżeli doszłoby do takich jedenastek, drużyna jest przygotowana, on sam też, widać, że wykonywał je bardzo pewnie. Myślę, że jedna z jednostek treningowych będzie też częściowo poświęcona temu elementowi gry. Kto wie, jak się ta rywalizacja z Karkowią potoczy. Tu trzeba być przygotowanym na każdą ewentualność, tu może się wydarzyć absolutnie wszystko, ale wierzymy, że tak jak uśmiechy w tym momencie, taki zostaną z nami również do końca tego pięknego, mam nadzieję, sobotniego, tak zapowiada się aura dnia. Artur, zostawiamy Krakowie, skupiamy się na Sokole Kleczew. Sokół Kleczew to obecnie szósta drużyna trzecioligowych rozgrywek grupy drugiej. Zgromadzili na swoim punkcie 24 punkty. To klub, który został założony w 1928 roku. Warto powiedzieć o tym ostatnim spotkaniu słów kilka, bo tam podopieczni Łukasza Cichosa rozegrali to spotkanie zaledwie 4 dni temu, 7 listopada, pokonali Gwardię Koszalin, ale pokonali Gwardę Koszalin po bramce samobójczej, którą w 55 minucie strzelił Christian Krause. No to pokazuje, że zespół, można powiedzieć, czołówki, szóste miejsce, oni bardzo późno zaczęli wygrywać, bo dopiero w szóstej kolejce, ale za to jak? Przyjechali do Szczecina, 7-0 rozbili rezerwy Pogoni Szczecin, to też pokazuje, że jest to zespół nieobliczalny i ma w swoim składzie kilku naprawdę ciekawych piłkarzy, którzy wiedzą, jak te bramki zdobywać. Zdecydowanie, ta forma drużynie z Kleczewa, no, zdarzyła się w bardzo, bardzo dobrym momencie dla nich, ale niekoniecznie dla drużyny ze Skolwina. Zwycięstwo z Gwardą Koszalin po bramce samobójczym, tak jak powiedziałeś, kosztowało drużynę naprawdę wiele wysiłku. Widziałem skrót z tego meczu i raz po raz drużyna z Koszalina zagrażała bramce Sokoła. No to na pewno uskrzydli zawodników, wiedzą, z kim grają. No, drużyna świtu Skolwin cały czas, można powiedzieć, depcze po piętach tym faworytom rozgrywek, czyli zespołowi Polonii Środa, jak i Raduni Stężyca. Cały czas ten dystans gdzieś te dwa pierwsze zespoły trzymają, ale widać, że świt Skolwin będzie chciał cały czas gdzieś tam przyczajony czekać na swoją szansę, jak pokazało to zwycięstwo z Polonią. Na pewno będzie stanowił jeszcze w dalszej części sezonu poważne zagrożenie. Drużyna z Sokoła przyjeżdża tutaj nie dość, że uskrzydlona tym zwycięstwem z Gwardą Koszalin, ale doskonale zdaje sobie sprawę, że drużyna ze Skolwina już może być myślami gdzieś przy sobocie, przy spotkaniu z Krakowią, być może upatruje swoją szansę, że tutaj wszystkie siły faktycznie nie będą rzucone na szale, bo jest o co walczyć, każdy z zawodników myśli pewnie o tym, żeby rozegrać i pokazać się z jak najlepszej strony, więc tutaj upatrywałbym się, czyli ta euforia i zwycięstwo w Koszalinie, jak również fakt, że drużyna z Kolwina może dzisiaj wystawić niekoniecznie wszystkie armaty na pokład i jakby wyczekiwać i jakby najmniejszym nakładem sił zdobyć upragnione 3 punkty, bo to jest najważniejsze. Każdy kolejny mecz, o tym mówił pan prezes Jedyny Tychowski. Artur, przybliżymy składy, w jakich wystąpią dzisiaj oba zespoły. Sokół Kleczew w bramce Mateusz Koliński, dalej Dawid Śnieg, Adrian Kaliszan, Szymon Bartosik, Konrad Kobylarek, Tomasz Koziorowski, Konrad Mechowski, Maciej Adamczewski, Adrian Ligienza,
Chromiński Dominik i w ataku grający z numerem 17 Łukasz Zagdański. Łukasz Zagdański, który w tym sezonie strzelił już 10 bramek, więc z pewnością defensorzy Świtu będą musieli na tego zawodnika bardzo uważać. Zdecydowanie, ale nie przesaniałbym. Mieliśmy po tym spotkaniu znakomitego strzelca Pawła Iskrę, który tutaj zapowiadany był przez nas też. Nie ma co ukrywać, na jednym z tych, którzy może się siać popłoch i zamęt pod bramką Świtu, natomiast nic takiego nie miało miejsca, dlatego no wierzymy, że świetnie dysponowana defensywa jak na razie z najmniejszą ilością bramek straconych, dowodzona przez dwóch Patryków, Billa i Baronowskiego, znajdzie odpowiednią receptę, aby powstrzymać ich. No, także nie ma się czego obawiać, mamy solidnych defensorów. O tym mówił trener chyba przed spotkaniem, że cały czas pracują na tym, aby ta formacja defensywna traciła jak najmniej, a z przodu mając taką siłę rażenia, tam powinno coś na pewno wpaść. No to teraz czas na skład gospodarzy drużyny Świtu Szczecin. W bramce oczywiście Przemysław Matłoka, Oskar Potoczny, Dawid Kisły, Patryk Baranowski, Patryk Bill, Kasper Wojdak, Szuman Agamatsu, Adam Ładziak, Piotr Wojtasiak, Paweł Krawiec i na pozycji numer 9 Krzysztof Filipowicz. Artur, brakuje w składzie Szymona Kapelusza. To, że Szymon zasiadł na ławce rezerwowych, do końca dziwić nie może, bo jest to zawodnik, który rzeczywiście w tym sezonie prezentuje się bardzo dobrze. I chyba dobrze, żeby przed tym meczem z Krakowem jednak troszeczkę odpoczął. Zdecydowanie podzielam decyzję trenera Tychowskiego. Trzeba bardzo ostrożnie podejść. To był zawodnik, który w ostatnich spotkaniach przechylał, nie chcę powiedzieć jednoosobowo, wyniki spotkań. Naprawdę doskonała dyspozycja. Ten chłopak walczył na całej długości, szerokości boiska. Tu nie można mówić o klasycznym snajperze, który czai się gdzieś w okolicach pola karnego, ale on wygrywał pojedynki jeden na jeden. On dogrywał z boków boiska, on cofał się jak trzeba było pod własne pole karne. Tak naprawdę to był zawodnik dla Świtu kompletny i wręcz niezbędny. Zresztą świadczy o tym fakt, że w ostatniej kolejce, po ostatniej kolejce rozgranej przez Świt Kolwin z Polonią, Przyda Wielkopolska, to on razem z Adamem Ładziakiem trafili do 11 kolejki tygodnika Piłka Nożna, więc to jest naprawdę potężna siła rażenia i dobrze chyba się stało, że ten Tychowski szafuje jego siłami, bo on będzie niezwykle potrzebny w tym spotkaniu z Krakowią Kraków. Możemy zobaczyć, zawodnicy obydwu klubów są już na murawie stadionu przy ulicy Stołczyńskiej. My możemy to obserwować tutaj z wieży. Jak widzimy, ten obiekt też się zmienia. Zmienia się, on się zmienił od kilku tygodni niewyobrażalnie. Stoi m.in. namiot VIP-owski, który będzie gości, którzy zagoszczą na meczu, nas podczas pucharowego spotkania. Tylu, ilu można oczywiście w sytuacjach covidowych. Ale jest też druga niespodzianka, myślę, dla sympatyków. Już jest konstrukcja zadaszenia tego balonu, w którym będą mogli przez cały rok przygotowywać się zarówno grupy młodzieżowe, jak i seniorzy Świtu Szczecin. Gracjan, naprawdę to jest porywające, jak tu tempo pracy postępuje. Ja sam podziwiam to za każdym razem, kiedy tu przyjeżdżam. Znam ten klub od wielu, wielu lat, nie chcę powiedzieć kilkudziesięciu, ale jednak. I dlatego to, co się dzieje obecnie na stadionie Świtu Skolwin, już abstrahuję od tego, co na boisku wyprawiają zawodnicy trenera Tychowskiego, naprawdę robi wrażenie. Ale co jest jeszcze ważniejsze dla sympatyków i zawodników, to 20 października na ostatniej sesji Rady Miejskiej Rady Miasta Szczecina przegłosowano niezwykle ważne zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i dzięki temu działki, które są objęte tym planem, zmieniły swoją funkcję, a to oznacza wprost, że już za niebawem będzie można ogłosić przetarg na budowę nowego stadionu trybuny. Na chwileczkę zamilkniemy. Oba zespoły przygotowują się do rozpoczęcia spotkania. Przypominamy, 11 listopada 2020 roku, 102. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości i za moment pewnie odsłuchamy hymn Polski Mazurka Dąbrowskiego. Thank you.
Piłkarze obydwu zespołów wysłuchali piękny hymn Mazurek Dąbrowskiego, który zagościł tutaj na stadionie przy ulicy Stołczyńskiej 100, a przed nami już dosłownie sekundy dzielą nas od rozpoczęcia dzisiejszego spotkania. Przy piłce ustawiony już grający z numerem 17 Krzysztof Filipowicz i to gospodarze rozpoczną dzisiejsze zawody. Sam jestem niezwykle ciekaw, jak to spotkanie się potoczy. Wiadomo, stawką kolejne punkty w ligowej tabeli Świtowi. Świt jest bardzo głodny tych punktów, kolejnych zwycięstw, tak jak mówiliśmy. Chce piąć się w górę tabeli, gdzieś zawsze być blisko, mieć kontakt z tą strefą bezpośrednio, która jest pretendowana do awansu, do wyższej klasy rozgrywkowej. Myślę, że apetyty w Skolwinie urosły jeszcze bardziej po tym spektakularnym zwycięstwie 6-0 u lidera Opolonii Środa. Przypomnijmy, że do tego spotkania Gracjan, 11 zwycięstw, 1 remis, bez porażki i co więcej, 7 bramek straconych. No piłkarze Świtu pojechali jak po swojej, niemalże podwoili dorobek po stronie strat Polonii Środa. To jest naprawdę imponujące i daje ogromne nadzieje, że w tym meczu będą chcieli wyjść jak po swoje, a Krakowia ma co oglądać dzisiaj. Pozdrawiamy sympatyków i kierownictwo drużyny Krakowi. Myślę, że będzie wiele wniosków po tym spotkaniu do wyciągnięcia. No myślę, że niewykluczone jest, że trener Michał Probierz to spotkanie dzisiaj będzie zapewne oglądał, bo przecież ten mecz Pucharu Polski już w najbliższą sobotę. Ale nas dzisiaj interesuje to, co dzieje się tutaj w starciu z Sokołem Kleczew. Artur, tu na pewno ciekawie w drużynie ze Skolwina wyglądają skrzydła. Z jednej strony Szumana Gamacu, z drugiej strony Paweł Krawiec. Paweł Krawiec, który do tej pory był takim jokerem gdzieś w talii Andrzeja Tychowskiego. Tak, ale jak wchodził do zespołu, to dawał coś ekstra. Strzelne bramki, to widać było, że jest cały czas ten głód walki o ten pierwszy plac. Papiery na granie ma jak najbardziej doświadczenie również. Myślę, że spokojnie puka do pierwszej drużyny. No wiadomo, w znakomitej formie, tak jak powiedziałeś, skrzydła na Gamacu, na Górski, z przodu Szymon Kapelusz, bezdyskusyjnie lider tej formacji. Także no, Paweł Krawiec musi poczekać na swoją szansę, a przychodzi ona w takim meczu przed spotkaniem pucharowym. No tutaj może też wygrać, tu każdy będzie chciał indywidualnie pokazać, że jest przygotowany, zasygnalizować trenerowi akces gry w tym meczu. No myślę, że naprawdę, jeżeli ma coś wyzwolić w nich dodatkową adrenalinę, motywację, no to nie potrzeba nic więcej, jak tylko właśnie to spotkanie i udowodnienie trenerowi, bo zakładam, że już koncepcja, szkielet składu jest gdzieś nie tylko w notatniku, ale i w głowie trenera Tychowskiego i to tylko musi się dzisiaj potwierdzić, a znakomity do tego czas mecz z Sokołem. Na pewno będziemy też przyglądać się Krzysztofowi Filipowiczowi, który dostał szansę na szpicy w miejsce Szymona Kapelusza. Zobaczymy, jak on będzie sobie radził. Pamiętamy go z tych czasów, kiedy występował w Chemiku Police, grał właśnie tego zawodnika grającego na pozycji numer 9. No i rzeczywiście to był taki zawodnik, który gdzieś stylem gry też przypomina właśnie Szymona Kapelusza, czyli lubi dojść na piłkę, na dobieg, lubi też gdzieś tam się rozepchać, przyjąć piłkę, obrócić się, oddać strzał z dystansu. No zgadza się, ale to będziemy podkreślali pewnie dzisiaj i nie raz, i nie dwa. Wejście w buty Szymona po tak doskonałych spotkaniach jak z Polonią Środa i z Fortuną Świnoujście u siebie naprawdę nie będzie łatwo. Ja nie chcę powiedzieć, że mamy w Skolwinie zawodnika kompletnego, ale to, że dzisiaj usiadł na ławce rezerwowych i obserwuje poczynania kolegów właśnie z tego miejsca, to o tym świadczy, że trener Tychowski będzie oszczędzał jego siły, będzie jednak ta bojaźń o ewentualną kontuzję jest zbyt duża i ta cena, którą przyszłoby drużynie Świtu zapłacić na mecz z tak poważnym rywalem jak ekstraklasowa Krakowia Kraków, no jest po prostu zbyt duża do wzięcia na swoje plecy, więc dzisiaj zawodnicy drugiego... Ale Szumana Gamacu jest 1-0! Świetnie rozpoczyna! Trzecia minuta spotkania i naprawdę to książkowa akcja od skrzydła, zagranie do środka pola i mamy pierwszą bramkę dla drużyny ze Skolwina. Jak to się może zakończyć? Szuma na Gamacu. Tak, właśnie japońskiego pomocnika wyczytał przed chwilą speaker dzisiejszych zawodów, ale to pokazuje, że jest ten ciąg na bramkę. Czwarta minuta spotkania, 1-0 dla Świtu i wiemy, jak Świt gra. Jeżeli Świt strzela pierwszą bramkę, strzela pierwszą, drugą, to właściwie to spotkanie ma już gdzieś poukładane i będzie pilnował tego wyniku.
a jednocześnie mając na uwadze to, że w sobotę czeka ich ciężkie spotkanie tutaj w Skolwinie z Krakowią, pewnie gdzieś też będzie szafował przede wszystkim siłami, ale dwa też tym, żeby nie złapać gdzieś kontuzji. Się doskonale drużynie ze Skolwina ułożyło już na samym początku pierwsza otwierająca bramka, więc można teraz troszkę przygotować tą grę, gdzieś ostrożniej spoglądać na to spotkanie. Myślę, że kolejne sytuacje dla drużyny ze Skolwina to tylko kwestia czasu, ale tak jak podkreślał to trener Tychowski w wywiadzie przedmeczowym, drużyna z Kleczewa jest wyrachowana, dobrze zorganizowana w defensywie i nie można też nie doceniać jej możliwości. Ja bardzo się cieszę, że tą pierwszą bramkę zdobywa Szumana Gamatsu. On, wiemy, że był nieobecny w tym spektakularnym zwycięstwie w meczu z Polonią Środa. On tam również pauzował. Kolejny mecz nie odbył się. No teraz Szumana Gamatsu, widać, nic sobie nie robi z tej przerwy, którą miała drużyna z gospodarzy. Doskonale otwiera to spotkanie. Myślę, że o jego formę, jak widać, akurat nie musimy się specjalnie martwić. Kilka chwil temu mieliśmy akcję, w której Konrad Mechowski próbował dogrywać piłkę w pole karne do Dominika Chromińskiego. Dominik Chromiński i Łukasz Zagdański to dwóch zawodników Sokoła Kleczew, na których szczególnie będą musieli uważać defensorzy Świtu Szczecin. Dlaczego? To są zawodnicy, którzy w tym sezonie strzelili łącznie 17 bramek. 17 bramek, a na jakby umotywowanie, argumentowanie, tak, uargumentowanie twoich słów, jakby to powinno trafić do głów i umysłów zawodników ze Skolwina. Naprawdę drużyna z Kleczewa spisuje się znakomicie na wyjazdach. 5 zwycięstw, jeden remis, dwie porażki. To naprawdę robi wrażenie i jest jednak o czym myśleć. To pokazuje, że zawodnicy z Kleczewa na pewno nie przyjadą tutaj się bronić i te statystyki gdzieś tam mogą w głowie ich głęboko siedzieć. A szczególne wrażenie musieli zrobić na piłkarzach rezerw Pogoni Szczecin, bo jednak wygrana 7-0 przypadkowa też nie była. Przypadkowa 7-0, trudno tu mówić o przypadkowości, to jest naprawdę konkretny wynik, ale mieliśmy i do tego będziemy wracać pewnie wielokrotnie w trakcie tej transmisji mecz z Polonią Środa. Przysłuchiwałem się wypowiedziom pomeczowym z Flotą Świnoujście zarówno prezesa Adamczaka, jak i zawodników, którzy występowali w tym meczu. Oni byli dziwnie spokojni, nawet trener Adamczak użył słów, że woli raczej wstrzemięźliwie podchodzić do wróżenia z wyniku swojej drużyny, ale przed tym konkretnym meczem był wyjątkowo spokojny i to drużyna jakby wpasowała się w te słowa i poszła za głosem swojego prezesa i wygrała bardzo wysoko, ale myślę, że nawet on, optymista z natury, nie mógł się spodziewać, że to aż tak dobrze się potoczy dla jego zespołu. Kolejne dogranie do Szumana Gamatsu, zabrakło centymetrów i jest 2-0! Ależ przepiękny strzał z prawej nogi, przyjęcie przymierzył w długi róg bramki Sokoła Kleczew i już na początku 2-0 dla zespołu Świtu Skolwin. O ile dobrze widziałem, strzelcem bramki Piotr Wojtasiak. Nie ukrywam, że myślałem, że będzie większe szafowanie siłami, bardziej ostrożna gra drużyny Świtu, wyczekiwanie na poczynania drużyny z Kleczewa, a tutaj na samym początku tego widowiska mamy dwie bramki, no świetnie to się układa dla drużyny trenera Tychowskiego, można spokojniej, już jak zawodnicy też chyba zareagowali, rozpostarli swoje koce na ławce rezerwowych, jakby spokojniejsi, jakby troszkę rozluźnienie, widać, że atmosfera jest na pewno bardzo gorąca, pokrzykujący trener z ławki, ale jednak te 2-0 może uspokoić delikatnie i ostudzić emocje. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że wynik jest zaskakujący, bo 2-0 po 7 minutach z tak wymagającym rywalem jak Sokół Kleczew to jednak jest pewnego rodzaju niespodzianka, chociaż przy tym drugim trafieniu, nie wiem czy zauważyłeś, tam błąd indywidualny prawego obrońcy drużyny Sokoła Kleczew, który się pośliznął, przepuścił tą piłkę do środkowania w pole karne, nie sięgnął jej Szumana Gamatsu, wybicie przez środkowego defensora, idealnie na nogę Piotra Wojtasiaka, no a ten nie miał nic innego jak tylko przymierzyć i umieścić piłkę w bramce. Zgadza się, to indywidualny błąd, nawet przy samym spotkaniu mieliśmy okazję zobaczyć w jakim stanie jest murawa
stadionów w Skolwinie. No nie powiem za dużo, jeżeli to była naprawdę doskonale przygotowana, ona faktycznie być może w toku tego meczu będzie ulegała pogorszeniu, natomiast być może zawodnik dobrał złe obuwie, a tak się często bywa, zawodnicy wierząc bardzo w swoje umiejętności i możliwości i na to, że jednak ta koordynacja i balans będzie przy nich, no niestety w tych decydujących momentach przez źle dobrane obuwie popełniają takie błędy, jak mieliśmy w tym przypadku. Kolejna bardzo dobra akcja lewym skrzydłem Pawła Krawca, który wywalczył rzut rożny i zobaczymy, co z tej akcji uda się wycisnąć zawodnikom gospodarzy. To się też świetnie otwiera dla drużyny trenera Tychowskiego. Dwie bramki, można przećwiczyć pewne schematy, można zastosować nowe rozwiązania, być może w drugiej połowie przeprowadzić zmiany. Myślę, że ten Tychowski chciałby przetestować w tym meczu zmienników, żeby zobaczyć, w jakiej jest formie. Nie chcę twierdzić, że drużyna ze Skolwina sama jest zaskoczona swoją formą, bo być może tak właśnie jest. No jednak ta przerwa pewnie zrobiła swoje, wynik tego nie odzwierciedla, ale jednak myślę, że ten Tychowski jest jeszcze ostrożny i wstrzemięźliwy i na pewno w dalszej części spotkania będzie jednak dokonywał pewnych korekt. Biorąc pod uwagę sytuację z koronawirusem, która towarzyszyła piłkarzom świtu, oni nie mogli wspólnie trenować, wiadomo, że gdzieś tam musieli się oszczędzać, ale być może to też jest klucz do sukcesu, czyli te kilka dni odpoczynku, które mogło wpłynąć w sposób bardzo korzystny dla drużyny gospodarzy. Tak, mogło tak być, chociaż myślę, że sytuacja koronawirusowa nie pomagała, pewna nerwowość zapewne się wkradła. To też taki kolokwialny falstart, bo przygotowujesz się do spotkania, na pewno prezes i drużyna poczynili pewne działania organizacyjne, drużyna sportowe, trener ustawił, zakładam, mikrocykl pod konkretne wydarzenia wyprzedzające i teraz musi to wszystko na nowo zmieniać, to na pewno takie wytrącenie nie pomaga, ale co ciekawe, trener Tychowski w jednym z wywiadów podkreślał, że bardzo liczy na odpowiedzialność swoich zawodników. On tutaj jakby odpowiadał w kontekście formy drużyny w całym sezonie, ale myślę, że to można też odnieść jakby do poszczególnych jego fragmentów, czyli tutaj spotkań ostatnich i tego, jak się przygotować będą do spotkań z Sokołem Kleczew, czy też z Krakowią. On wie, co mogą wygrać, oni sami sobie z tego zdają sprawę i myślę, że posądzanie o to, że można byłoby się źle prowadzić, mając otwartą szansę na dużą karierę, to się nie zdarza często, więc szkoda by było to zaprzepaścić i chyba nikomu do głowy taka sytuacja nie przyszłaby. To nie wierzę. Bo tak jak mówisz, trener może ze swojej strony zrobić wszystko, ale potem jest gdzieś ten profesjonalizm piłkarzy, którzy gdzieś zamknięci w tej izolacji w domach, muszą dbać o to, żeby tą formę fizyczną podtrzymać, bo taki tydzień, 10 dni przerwy może jednak wpłynąć negatywnie, kiedy wypada się z tego mikrocyklu, zwłaszcza, że takie ciężkie spotkanie przed drużyną ze Skolwina. Ale teraz doskonała sytuacja i to jest to, co ostatnio mieliśmy okazję zaobserwować w meczach z udziałem drużyny Świtu Skolwin. To była taka spokojna gra w defensywie, potem szybkie uruchomienie skrzydeł, czy to Nagamatsu, czy Nagórskiego, dośrodkowanie w pole karne. Tam znajdował się niespodziewanie, wyrastał bardzo niespodziewanie Szymon Kapelusz. Teraz te dośrodkowania nie są jeszcze na tyle precyzyjne, ale myślę, że to tylko pozwoli zawodnikom z formacji ofensywnej, aby gdzieś tam jeszcze poszukać odpowiednich przestrzeni dla siebie i jednak żeby ten celownik był troszeczkę lepiej nastawiony, jak poczynanie bardziej skuteczne. Ale to też można zobaczyć, jak tylko skrzydłowi gdzieś idą na dośrodkowanie, automatycznie wyżej podchodzą środkowi pomocnicy, Piotr Wojtasiak, Adam Ładziak, oni gdzieś szukają tej przestrzeni na 16 meczu, żeby tą piłkę wybijaną z pola karnego gdzieś przyjąć, uderzyć, albo uderzyć z pierwszej piłki i stworzyć zagrożenie pod bramką Mateusza Kolińskiego. Zgadza się i to jest dosyć znamienne dla drużyny Świtu, że tak właśnie konstruuje swoje akcje. Zawsze bardzo aktywny Adam Ładziak, on w zasadzie to wszędobylski, można powiedzieć, że gdzie się nie odwrócisz, tam możesz zawodnika z numerem 7 dostrzec. Niezwykle kreatywny, lewa, prawa noga, no i te
piorunujące stałe fragmenty gry w jego wykonaniu, więc myślę, że każda piłka, która będzie gdzieś spadała pod jego nogi przed polem karnym, to niezwykłe zagrożenie dla drużyny broniącej, bo jak mieliśmy okazję dostrzec w meczu z Polonią środa, no ta lewa noga naprawdę jest świetnie skonstruowana u Adama. Tak, rzeczywiście Adam jest bardzo chętny do gry, to jest taki zawodnik, który bardzo często cofa się po tą piłkę, o nią próbuje gdzieś tam sobie rozgrywać w tym spotkaniu z Flotą Świnoujście, rozgrywał to sobie przede wszystkim właśnie z Szymonem Kapeluszem, szukał po bokach Adama Nagórskiego czy Szumena Gamatsu, tutaj pod tą piłkę podchodzi wyraźnie Krzysztof Filipowicz, ale tak jak tutaj cały czas mówimy, aktywni zawodnicy na skrzydłach, Szumana Gamatsu, Paweł Krawiec, oni też dziś tej piłki szukają, żeby momentalnie przyspieszyć, zejść gdzieś do narożnika pola karnego, dośrodkować i znaleźć tam Jasne. Albo Krzysia Filipowicza, albo tak jak mówiliśmy, podchodzących pod pole karne Wojta Siaka i Ładziaka. Zgadza się. Teraz taki fragment, w którym skupiłem się właśnie na tym, co robi Adam Ładziak. Ten zawodnik cały czas jest w ruchu, on przemierza niezliczone kilometry, a powiem szczerze, że miałem okazję przed tym spotkaniem rozmawiać z jedną z firm, która swego czasu monitorowała te kilometry przebiegnięte przez zawodników, między innymi właśnie Adama Ładziaka, i wyobraź sobie, że ten piłkarz przemierza średnio 12 kilometrów. To jest wynik, którego zawodnicy ekstraklasowi na pewno by się nie powstydzili. No tak, teraz coraz częściej gdzieś przyglądając ten tak zwany Instat Index, możemy przejrzeć przede wszystkim na poziomie ekstraklasy, że 12 kilometrów przebiegnięte przez zawodnika ekstraklasy to jest już właściwie, ci najlepsi mają czasami ponad 12 kilometrów, często to jest 11, 10 kilometrów. No dzisiaj tak naprawdę nie da się rozegrać dobrego spotkania, żeby tego, mówiąc kolokwialnie, po prostu nie wybiegać. Zgadza się, kiedyś mówiło się o zawodnikach, szczególnie tych starszych, którzy na tym poziomie niższym przychodzili na tak zwane piłkarskie emerytury. Zawodnicy ci poruszali się tylko w tym kolokwialnym kółeczku na środku boiska i tak się charakteryzowało tych graczy. Natomiast dzisiaj wszędzie, czy to na poziomie ekstraklasy, czy też w tych niższych ligach, zawodnicy jednak muszą swoje wybiegać. I ta wydolność musi być naprawdę na nieprawdopodobnym poziomie, a 12 kilometrów dla zawodnika ekstraklasy, a już nie mówiąc o graczu z trzeciej ligi, to jest naprawdę wynik niezwykle imponujący. Ale to też pokazuje, że podopieczni Andrzeja Tychowskiego rzeczywiście do tego sezonu są bardzo dobrze przygotowani. Zresztą to możemy obserwować też w dzisiejszym spotkaniu. Jest zdecydowanie gdzieś to bieganie na korzyść zespołu gospodarzy. Ja myślę, że Sokół Kleczew troszeczkę taki jeszcze zamroczony tymi dwoma bramkami, które dostał na początku spotkania, trzecia i siódma minuta. Przypomnijmy, Wojtasiak, najpierw Szumana Gamatsu, potem Wojtasiak, no to jednak gdzieś troszeczkę wytrąciło z równowagi zawodników gości. Oni pewnie też mieli swój plan na to spotkanie przygotowane. Gdzieś to się w tych początkowych 10 minutach z pewnością posypało i oni muszą po prostu do tego spotkania dzisiejszego wrócić. Oczywiście, natomiast wróciłbym jeszcze do trenera Tychowskiego na momencik. Jednego z wywiadów przed meczem, zapytany o formę, o przygotowanie, on stwierdził jednoznacznie, że o to się nie boi, tak mówiliśmy, no wpływu na swoich zawodników pomiędzy jednostkami treningowymi nie ma, tu też nie ma takiego poziomu kontrolowania zawodników, być może samoświadomości również, jak na szczeblu ekstraklasowym, czy też pierwszej ligi. Natomiast on powiedział jednoznacznie, że za przygotowanie drużyny odpowiada i nie pozwoli, aby ktoś powiedział, żeby kiedykolwiek drużyna była źle przygotowana. Bardzo odważne słowa trenera Tychowskiego, ale ja uważam, że w tych spotkaniach, które mieliśmy okazję obserwować, naprawdę widać doskonałe przygotowanie motoryczne, widać, że zawodnicy doskonale wiedzą, w jakich fragmentach boiska mają się aktualnie poruszać i tutaj nie ma mowy o tym, aby ktoś ustępował w tej drużynie występującej na boisku. Jak przyjrzymy się poczynaniom gospodarzy, to możemy śmiało zauważyć to, co obserwowaliśmy w spotkaniu z Flotą Świnoujście. Czyli spokojne rozegranie od tyłu, Baranowski, Bill, oni sobie gdzieś tutaj to klepią, układają, czekają na tego Ładziaka, który im gdzieś tam w środkowej strefie boiska pod tą piłkę podejdzie, poklepią, rozegrają, spokojnie czekają na to, co będą robić zawodnicy Sokoła Kleczew. A zgadza się, formacja defensywna, która jak dotąd straciła najmniej bramek, tutaj
Matłoka śrubuje swój rekord od 4 spotkań z prezesem bramki. Popraw mnie, Gracjan, tam było 360, zdaje się 9 minut. A jest naprawdę imponujące, nawet jedna ze szczecińskich gazet ustanowiła pewną rywalizację z Dante Stipicą. To był bardzo, bardzo podobny wynik, natomiast już wiemy, że Dante musi od nowa ten licznik ustawiać. Natomiast Przemek Matłoka wciąż ma ustawione bardzo wysoką poprzeczkę i myślę, że to spotkanie może również po jego stronie być na tak zwane zero z tyłu. Tak, Dante Stipica, przypomnijmy, wpuścił bramkę w spotkaniu z Podbeskidziem Bielsko-Biała, notabene zremisowanym przez Pogoń Szczecin 1-1. Ważna bramka Adriana Benedyczaka w tym spotkaniu. Pierwsza w Ekstraklasie, to też gdzieś pozwoli temu zawodnikowi się troszkę odblokować, bo to, że ma on możliwości do tego, żeby zrobić dużą karierę w piłce, to wszyscy wiemy, ale gdzieś Adrianowi brakowało strzelonej bramki i nabrania tej pewności siebie. Tam warto było też docenić Lukę Zachowicza, który idealnie obrócił się z piłką, dograł do Benedyczaka, który też tą piłkę przyjął sobie na plecy z obrońcą, obrócił się, umieścił piłkę w bramce. Ale to widać było taką pazerność napastnika. Owszem, można było się znaleźć w polu karnym, ale trzeba to zrobić przede wszystkim umiejętnie. Adrian Benedyczak to ma, ja czytałem zaraz po meczu taką opinię trenera Mateńki, który miał okazję prowadzić tego zawodnika przez 3 lata w zespołach juniorskich. On jasno twierdził, że to była tylko kwestia czasu, zanim ten zawodnik potwierdzi swoją wartość i zacznie na tym poziomie strzelać, ale to cieszy. Drużyny w Ekstraklasie zaczęły dostrzegać swoich zawodników w akademiach. To nie zawsze było taką rutyną, standardem, a świetne trasy wytycza. Można powiedzieć, że wyważa te drzwi zespół Lecha Poznań. Dzisiaj nieprzypadkowo mamy transfery Jakuba Modera do Brighton za kwotę, która dzisiaj jest naprawdę porażająca, to jest 11 milionów euro, więc każdy chciałby pójść tym tropem. Tam jeszcze mieliśmy Kamila Jóźwiaka, mieliśmy jeszcze Roberta Gumnego, w kolejce stoi Kamiński, w kolejce stoi Skóraś. Tam naprawdę jest cały autobus i plejada zawodników, którzy wchodzą, grają, potwierdzają swoją wartość na arenie międzynarodowej, no i dzisiaj mamy tego efekty. Bardzo się cieszę, że Adrian Benedyczak potwierdził swoją wartość i być może będzie dla Kosty Runiejsza pierwszym wyborem już w kolejnych spotkaniach. My patrzymy to, co dzieje się tutaj w Skolwinie, w kolejnym ataku przygotowywanym przez Szumę na Gamatsu. Gospodarze, którzy mimo że prowadzą 2-0, prowadzą spokojną grę, to na pewno chcieliby ten rezultat jeszcze podwyższyć. Uderzenie Szumy na Gamatsu i broni Mateusz Koliński. Uderzenie. Spójrz, Gracjan, mamy lewą stronę, prawą stronę na Gamatsu, zawsze się znajdzie, jak tylko zostawisz mu odrobinę, jak chcę powiedzieć, w centymetrach, on potrafi się obrócić, strzelić, podać niesygnalizowanie. Tak jak mówiliśmy, to jest jeden z tych zawodników, który robi różnicę, on bardzo dużo widzi, on potrafi dograć tą piłkę, jak to się mówi, na taki nos, korzystał z tego nie raz i dwa, i Adam Nagórski, i Szymon Kapelusz, a teraz mieliśmy ten strzał, nie bez trudności bronił bramkarz z Kleczewa. Prowadzący zawody arbiter wskazał, że od bramki zaczynać będzie Mateusz Koliński. Ja powiem szczerze, jestem troszeczkę, lekko mówiąc, zaniepokojony postawą Sokoła Kleczew, bo tak naprawdę zawodnicy Łukasza Cichosa nie za wiele pokazali nam, jak do tej pory w dzisiejszym spotkaniu. A mi w sercu cały czas i w umyśle brzmią słowa trenera Tychowskiego, który przestrzegał swoich zawodników przed hura optymizmem. Już nawet abstrahując od miejsca w tabeli, mamy drużynę szóstą, więc też nieodlegle od drużyny Świtu, więc można spodziewać się pewnego poziomu po drużynie z Kleczewa. Natomiast trener Tychowski potwierdzał, to jest drużyna bardzo dobrze zorganizowana, wyrachowana, a ostatnie zwycięstwo z Gwardią Koszalin tylko to potwierdza, więc tutaj przestrzegałbym, nie skazujmy jeszcze drużyny z Kleczewa na pożarcie, bo jeszcze mogą mnie jedno pokazać. Absolutnie nie zamierzamy drużyny z Kleczewa skazywać na pożarcie, natomiast ta gra na razie niewiele z tej gry wynika. Nie stworzyli sobie praktycznie żadnej sytuacji, a mamy już przecież około 20 którejś minuty spotkania, także jest to gdzieś troszeczkę zaskakujące. No ja właśnie takich spotkań najbardziej się obawiam, bo
drużyna prowadzi grę, drużyna naciska, gdzieś te akcje rozgrywają się na drugiej części boiska, natomiast jeden wypad, jeden, nie chcę powiedzieć przypadkowo, wyrzucona piłka, hura, atak i nagle wynik może się odwrócić, więc tutaj takie mecze to powinny gdzieś, no szczególnie drużyna Świtu i defensywa mieć się na baczności, bo nieraz widzieliśmy takie spotkania i kończyło ono się zupełnie inaczej niż przebieg wskazywałby takiego widowiska, więc no jeszcze musimy poczekać na to, co drużyna Skrzeczewa pokaże w dalszej części tego spotkania. Tym bardziej, że ma kto tam strzelać bramki, dwóch zawodników na koncie swoim 17 w sumie bramek. Łukasz Zagdański bramek 10 i Dominik Chromiński bramek 7. No na razie 25 minuta spotkania i ci zawodnicy właściwie wyłączeni przez Bilaj Baranowskiego. Zgadza się i teraz Patryk Baranowski uruchomił takim przez formację środkową napastnika. No tak widać, tutaj wachlarz możliwości i tego, co ma przygotowane trener Tychowski, jest bardzo duży. Nie możemy się nastawiać na jeden schemat, jeden automatyzm. Tu naprawdę wachlarz możliwości, a i wykonawców drużyna ze Skorwina ma naprawdę bardzo wielu. Teraz Szumana Gamatsu dośrodkowywał do Krzysztofa Filipowicza. To podanie zostało jednak przecięte przez defensorów Sokoła Kleczew i to właśnie zawodnicy Łukasza Cichosa konstruowali kolejną akcję, ale już tę piłkę stracili. Odebrali ją zawodnicy Andrzeja Tychowskiego. Oglądamy dosyć otwarte spotkanie. Owszem, optycznie można powiedzieć, że drużyna ze Skolwina ma przewagę. Natomiast cieszy jedno. Drużyna ze Skolwina gra otwartą grę. Tu nie ma zachowawczości, tu nie ma czekania tego, co zrobi rywal. Mając w głowie sobotę, przypomnijmy mecz w 1.16 Pucharu Polski z Krakowem Kraków, drużyna gospodarzy próbuje dalej bardzo odważnie konstruować swoje poczynania i nie ma tutaj oczekiwania, tylko cały czas podgryzanie, szukanie swoich szans pod bramką Sokoła Kleczew. I cały czas możemy sobie oglądać tą trójkową grę. Ładziak, Szuman Magamatsu, Wojtasiak, ci zawodnicy w tym obrębie boiska rzeczywiście się cały czas szukają. Świt prowadzi cały czas taką, można powiedzieć, bardzo spokojną grę, ale wyrachowaną. Czyli podają sobie piłeczkę zawodnicy Sokoła, zmuszeni do tego, żeby gdzieś tymi formacjami cały czas się przesuwać. Natomiast no, też nie ma takiego pomysłu na doskoczenie i odebranie tej piłki, gdzieś próbę zagrania z kontry. Ale zwróciłbym też uwagę Gracjan na to, jak gospodarze rozgrywają swoje akcje. Tutaj może na początku jest rozegranie przez wszystkich defensorów, ale potem jeden, drugi zryw i jedno, drugie podanie, klepka do boku i już stwarza się zagrożenie, więc to jest taka arytmia, którą już widzieliśmy w meczu z Flotą Świnoujście. Raz po raz podania pomiędzy defensorami, potem szybki wypad i już zagrożenie pod bramką Floty. No i tutaj mamy bardzo podobny obrazek, myślę, że to będzie kontynuowane. No nie ma co się też z drugiej strony rzucać na drużynę Skrzeszowa. Wynik na tablicy dla trenera Tychowskiego bardzo dobry, więc każda minuta jest na pewno z korzyścią dla drużyny gospodarzy. Tylko o ile Flota Świnoujście próbowała tych doskoków, tego odbioru w środkowej strefie boiska, o tyle Sokół Kleczew jest tak jakby cały czas dziś to jedno tempo spóźnione i brakuje tego doskoku. Brakuje tej inicjatywy, żeby któryś ze środkowych pomocników spróbował tą piłkę odzyskać. I właśnie też się zastanawiam, drużyna Skleczewa doskonale sobie zdaje sprawę, w jakiej może potencjalnie drużyna Świtu być. Owszem, ta przerwa związana z koronawirusem, pewna niepewność zawsze istnieje. Natomiast mając w kontekście mecz pucharowy, można tutaj odważniej zaatakować, zaryzykować. Wiedzą pewnie zawodnicy z Kleczewa, że więcej drużyna Świtu ma do stracenia. Tutaj każdy z zawodników gra jednak o to, żeby wystąpić w tym meczu, więc być może tej nogi to tą nogę odstawi, więc warto byłoby zaryzykować i tak jak powiedziałeś, tego w tym meczu drużynie z Kleczewa na pewno brakuje. Zobaczmy, jak gospodarze zawężają gdzieś cały czas to granie, doskakują w dwóch, trzech zawodników, starając się tą piłkę jak najszybciej odzyskać. Natomiast kiedy przyjrzymy się drużynie z Kleczewa, to cały czas mamy wysuniętych tylko zawodników Chromińskiego Dominika i Łukasza Zagdańskiego, natomiast dziś cała reszta zespołu zdecydowanie o kilka metrów, chyba za głęboko jednak, cofnięci pod linię swojej defensywy.
No tak, to powoduje, że ci zawodnicy tracą bardzo dużo siły w walce z obrońcami, natomiast Billy Baranowski trzymają tutaj tą defensywę w ryzach i myślę, że spokojnie do tej pory sobie radzili z tymi zawodnikami. No, osamotnieni, na pewno stracą dużo siły. Myślę, że w końcu też entuzjazmu do gry. Natomiast no widać faktycznie, że bardzo spokojnie podchodzą zawodnicy z Kleszewa do tej. Przed chwilą mogliśmy oglądać takie podanie górą do Wojta Siaka, który miał problemy z przyjęciem tej piłki, a mimo wszystko żaden ze środkowych pomocników zespołu z Kleszewa nie doskoczył, nie próbował dziś tej piłki wyłuskać. Taki fragment, drużyna z Kleszewa zamknięta niedaleko swojego pola karnego, ale jeden błąd i już napastnicy za Gdański wyczekują na swoją szansę. Jak mamy teraz okazję zaobserwować, już rzucają lewą stroną. Konrad Mechowski przy piłce, on będzie próbował dośrodkować tą piłkę, ale jak widzimy stracił futbolówkę. Wojtasiak, Ładziak wyprowadzają ją z własnej obrony, ale zobaczmy, to wszystko jest toczone w bardzo wolnym tempie i gdzieś brakuje takiej niezwykle odebrania piłki. Nie wiem, prosto odebrania piłki. Nie wiem, czy to dostrzegłeś również, brak tu było takiego, jak powiedzieliśmy, entuzjazmu. Tutaj widać zawodnik skazany od razu na pożarcie. Tutaj nic się nie mogło niedobrego dla drużyny ze Skolwina wydarzyć. Jakby brakuje tego pomysłu, wiary chyba w to, że kolega jest w stanie stworzyć tą przewagę, jest w stanie stworzyć doskonałą okazję, tak jak mamy teraz po drugiej stronie boiska. Teraz bardzo pomylił się Krzysztof Filipowicz, ale piłka była ta jeszcze blokowana i będzie rzut rożny wykonywany z prawej strony boiska, ale to wszystko taki ten mecz jakby troszeczkę w zwolnionym tempie prowadzony, bardziej przypominający spotkanie dziś sparingowe, a nie trzeciej z szóstą drużyną trzeciej ligi, gdzie każdy z tych zespołów chciałby zanotować komplet punktów. Przecież przypomnijmy, że drużyna z Kleczewa ma zaledwie 6 oczek straty do trzeciego w tabeli Świtu Szczecin, natomiast patrząc na to dzisiejsze spotkanie, to tak wygląda, jakby te obie drużyny miały w sobotę bardzo ważne spotkania i to dzisiejsze potraktowali jako taki sparing i broń Boże, żeby nie przytrafiła się jakaś nieprzewidziana kontuzja. A zgadza się, spodziewałem się troszeczkę bardziej otwartej gry ze strony drużyny gości, którzy niesieni być może po tym zwycięstwie w Koszalinie na tej fali przypłynęli do Skolwina i chcieli pokonać faworyzowanego rywala. Natomiast no, tutaj podkreślamy to i będziemy pewnie mówili nieraz, brakuje tej wiary. No, osamotnieni napastnicy nie są w stanie z dobrze dysponowanymi obrońcami Bilem, przede wszystkim Baranowskim, zagrozić bramce Matłoki. No. Ale też umówmy się, ci napastnicy nie mają praktycznie żadnych podań, oni tylko mogą liczyć na to, co sami sobie gdzieś wyłuskają w środkowej strefie boiska, zresztą możemy to oglądać, zarówno za Gdański, jak i grający z numerem 14 Dominik Chromiński, oni dziś muszą wracać po tą piłkę, oni nie dostają tych podań, to nie ma tak, że oni wychodzą w sytuacji sam na sam przeciwko Bilowi czy Baranowi i gdzieś próbują się pod tą bramkę Matłoki przedostać. No to wszystko wygląda tak, jakby po prostu gdzieś część piłkarzy drużyny gości no, została chyba w szatni. Wiesz, grasz tak, jak drużyna się na to pozwala. Warunki postawione przez gospodarze są naprawdę wysokie. Można było się spodziewać, że ten mecz nie będzie prowadzony w jakimś zawrotnym tempie. Tu nie będzie huraganowych ataków. Drużyna Świtu bardziej skoncentruje się na sobie i na tym, co ma do przećwiczenia, przetestowania przed tym daniem głównym meczem z Krakowią. Natomiast cieszy to, że ambicji i tej woli drużynie ze Skolwina nie brakuje, że jednak starają się prowadzić ten mecz na części Sokoła Kleczew i stąd te sytuacje no, na niewiele pozwalają dzisiaj drużynie z Kleczewa i to widać nie tylko spoglądając na tablicę wyników, która pokazuje aktualnie 2-0, ale ogólnie gra prowadzona jest pod dyktando Świtu i to widać. Tak, to widać. Teraz z okolicy 25 metra próbował strzelać na bramkę gości Paweł Krawiec, strzał mocno niecelny, ale ja wrócę jeszcze do Sokoła Kleczew, bo powiem szczerze, ja się, Artur, spodziewałem jednak troszeczkę więcej
chyba zaangażowania takiego piłkarskiego, takiej dziś złośliwości. No jeżeli przegrywasz 2 do 0 i masz jeszcze ponad 60 minut tego spotkania, to chyba będziesz wymagał tego, żeby zawodnicy jednak gdzieś podostrzyli tą grę i spróbowali przejąć inicjatywę. Natomiast no to tak wygląda, jakby to Sokół Klecze wprowadził 2 do 0 i pozwalał sobie Świtowi gdzieś tutaj tą piłeczkę spokojnie rozgrywać, kontrolując to, co dzieje się pod bramką Mateusza Kolińskiego, a przecież wiemy, że wynik jest zupełnie odwrotny. Być może przytłoczeni zawodnicy z Kleczewa tym spektakularnym zwycięstwem w Polonii Środa boją się za bardzo prowadzić otwartą grę ze Świtem, bo to może się skończyć w podobnych rozmiarach i pomimo tego, że gdzieś pewnie zawodnicy ze Skolwina rozgrywają ten mecz z Krakowem w głowach, no to jednak są cały czas pazerni na zdobywanie tych bramek. Tutaj nie ma gry, która pozwoli, nie wiem, zadowolić się tym wynikiem. Cały czas przemy do przodu, cały czas chcemy te bramki zdobywać. I tak jak powiedziałeś, ja bym tutaj o tempo i to widowisko obwiniał jednak bardziej drużynę z Kleczewa, której brakuje wiary we własne możliwości i tej jednak takiej piłkarskiej złości, która powinna być wyzwolona po dwóch pierwszych szybko straconych golach. Tego brakuje drużynie z Kleczewa. Ale mogliśmy teraz oglądać taką sytuację, w której błąd popełnił Patryk Bill. Jego, no, w cudzysłowie, próbował naciskać Łukasz Zagdański. Patryk Bill nie trafił w futbolówkę, mimo to spokojnie jeszcze poprawił, ułożył sobie ją na nodze, właściwie no, mając napastnika gości przy sobie, ale napastnika, który nawet nie próbował dziś tej piłki jakoś agresywnie odbierać. Ale zwróć uwagę, że to właśnie cechuje tych doskonałych napastników. Oni czyhają tylko na te indywidualne błędy obrońców i potrafią się wtedy urwać. Mieliśmy tego przykład w meczu z Polonią Środa, kiedy naciskany przez Szymona Kapelusza obrońca Polonii Środa, on Sorge zdaje się, stracił piłkę i Szymonowi Kapeluszowi pozostało tylko posłać ją do siatki i to właśnie pokazało, że Szymon Kapelusz jest głodny i tutaj po drugiej stronie tego zawodnikom z Kleczewa brakuje. Artur, w okolice narożnika pola karnego faulowany Paweł Krawiec, to jest doskonała pozycja dla Szumy Nagamatsu. Ciekaw jestem, jak oni to pogodzą, jeden i drugi na pewno jest bardzo głodny tych strzałów zza pola karnego, dowodniają, że mają do tego predyspozycję, więc... To w wywiadzie zresztą mówił Ładziak, Adam Ładziak, tak, który podkreślał, że zarówno on, jak i Szuma Nagamatsu, to jest tych dwóch zawodników, którzy z tej odległości potrafią uderzyć na bramkę bramkarza i oni już w tym sezonie bramki z tej pozycji mniej więcej zdobywali. Uderzać będzie Szuma Nagamatsu, ale piłka jednak posłana zbyt delikatnie i Mateusz Koliński nie miał najmniejszych problemów z wyłapaniem tego strzału. Tak, myślę, że tutaj pogodzili się. Teraz ja, później spróbujemy. Teraz ty, później spróbuję ja. Znaczy ja myślę, że Adam Ładziak, widząc jak wykonał to Szuma Nagamatsu, Szumie już uderzyć w następnej sytuacji nie pozwoli, oczywiście to żartobliwie. Zobaczymy, jak pewnie... to będzie, być może da mu nastawić ten celownik, bo to jest najważniejsze, jeżeli Adam Ładziak gdzieś zachował tą swoją dyspozycję do tych stałych fragmentów gry w meczu z Polonią Środa, to akurat o jego wyczyny w tym elemencie jestem spokojny, natomiast Szuma Nagamatsu, gdy zabraknie Adama Ładziaka, będzie musiał wziąć na swoje barki właśnie zdobywanie goli z tych elementów. A w takim meczu jak z Krakowem Kraków być może te stałe fragmenty odegrają istotną rolę, więc da koledze nastawić w kolejnym swój celownik. Tak, to może być szansą zresztą dla zespołu Świtu Szczecin w starciu z Krakowią, te stałe fragmenty. Wiemy, że Świt potrafi bić je dobrze i to może być rzeczywiście gdzieś nadzieja dla gospodarzy. Natomiast nie tylko to, no bo tam będzie, to spotkanie będzie zupełnie inne, no będzie prowadzone w zupełnie innym tempie. No tutaj trzeba będzie jeszcze więcej gdzieś tej motoryki w to spotkanie włożyć, bo przecież piłkarze Krakowi mają kilku zawodników w swoich szeregach, którzy też potrafią gdzieś ten gaz wcisnąć i rzeczywiście gra może być toczona raz to pod jednym, raz pod drugim polem karnym. Mieliśmy tego przykład, tak to nazywałeś, wciśnięcia gazu i to tak mocno do dechy w meczu z Jagiellonią. Zwycięstwo, przypomnijmy, 3-1 zespołu trenera Probierza i na nic zdało się, że Jesus Imaz dla drużyny z Białegostoku zdobył prawdopodobnie bramkę sezonu, ale to jednak na koniec drużyna Krakowi cieszyła się z 3 punktów i tam również bardzo groźny Thiago strzelił przepiękną bramkę
indywidualną. To będzie bardzo ciekawy pojedynek, jeżeli będzie szansa zobaczyć zawodników Nagamatsu i Thiago. Podobne parametry, podobni zawodnicy, świetnie wyszkoleni technicznie, strzelający takie dosyć nietypowe, nietuzinkowe bramki, potrafiący zagrać do kolegi naprawdę w nieprawdopodobnych okolicznościach, więc tego pojedynku jestem ciekaw, bardzo głodny, jak mówiliśmy. To będzie uczta piłkarska, więc siadam do tego stołu, Gracjan, i czekam na te wydarzenia. Artur, za nami 39 minut dzisiejszego spotkania, a teraz piłką trafiony Piotr Wojtasiak. Jest krótka przerwa w grze, bo jak się okazało, to trafienie w głowę zawodnika gdzieś troszeczkę wymaga tego, żeby mógł złapać lekki oddech, dojść do siebie. Prawie 40 minut meczu za nami. Co byś powiedział o tych pierwszych 40 minutach i zbliżającej się końcówce pierwszej części spotkania? Trudne pytanie. W sumie byłem... Sądziłem, że to spotkanie będzie, owszem, pod dyktando drużyny Świtów. Wynik doskonały, świetne otwarcie, bardzo szybko strzelone, pewne przede wszystkim bramki. Natomiast spodziewałem się jednak, że drużyna z Kleczewa zaatakuje. Mówiliśmy już o tym. Niesieni zwycięstwem w Koszalinie przyjeżdżają do drużyny, która za parę dni będzie mierzyła się w najważniejszym meczu, nie chcę powiedzieć, że sezonu, bo to jest jakby pewne, natomiast życia dla wielu z tych zawodników, więc mogli sądzić, że będzie to takie bardzo zachowawcze spotkanie, że ten Tychowski postawi na dublerów. Natomiast no tu brakuje tej piłkarskiej energii, tego wciśnięcia tego pedału gazu, żeby pokazać jednak, że to szóste miejsce w tabeli no nie jest dziełem przypadku i jeszcze będziemy chcieli się może nie włączyć do tej bezpośredniej rywalizacji, ale jednak zaakcentować, że to miejsce szóste nie jest aktualnie przypadkowe, więc spodziewałem się jednak więcej po stronie drużyny Kleczewa. Świt zaskoczył na początku dwoma bramkami, tak bym to powiedział. I co warto podkreślić, Świt tak naprawdę pokazuje już to, co pokazywał w starciu z Flotą Świnoujście, czyli strzelone bramki, prowadzenie i kontrolowanie przebiegu spotkania, oszczędzanie też sił, no bo tam też mówiło się o tym, że kilka dni dzieli nas tylko od spotkania z Krakowią. Wiemy, jakie były okoliczności w drużynie ze Skolwina. Mecz ostatecznie przeniesiony na 14 listopada. Ale można było się spodziewać po Świcie też jednej rzeczy, że w tych sytuacjach takich stykowych jednak gdzieś tą nogę będą próbowali cofać, żeby nie złapać jakiejś niepotrzebnej kontuzji. Natomiast nie robią tego, bo nie muszą tego robić. Bo nie ma nacisków ze strony Sokoła Kleczew. Nie muszą tego robić, ale też są bardzo, bardzo ambitni, bardzo głodni tego meczu. Sami są pewnie ciekawi swojej formy. Tablica odzwierciedla przebieg wydarzeń na boisku. Świt atakuje, przeważa. To wydarzenia na boisku są pod jego właśnie dyktando, natomiast ja spoglądam na tą sprawę jeszcze troszeczkę inaczej. Bardzo się cieszę, że póki co po stronie drużyny Kleczewa mamy zero, ponieważ dobrze byłoby zawodnikom formacji defensywnej, bramkarzowi Matłoce, wejść w to spotkanie z Krakowią z zerowym kątem, takim tak podświadomie wiedzieć, że naprawdę jestem mocny, ostatnie kolejki dawałem z siebie wszystko, drużyna nie traciła tych bramek i to jest niezwykle istotne, bo taka gra psychologiczna na pewno gdzieś już się rozgrywa, zawodnicy szukają tych swoich mocnych elementów, swoich mocnych stron. Ja myślę, że to będzie taka gra, jak mówi trener Hajto, na detale. Tutaj naprawdę w Pucharze Polski można się liczyć z tym, że każdy, nawet stawiany w roli absolutnego outsidera, absolutnego przegranego, może jedną tylko sytuacją, jedną strzeloną bramką przechylić wydarzenie. Mamy tylko jeden mecz, to naprawdę niezwykle cenne, żeby rozpocząć go dobrze, więc mając wyśrubowany wynik minut bez stracenej bramek, to mówię o defensywie, jak i samym bramkarzu, naprawdę bardzo ważna sprawa w kontekście psychologii. Artur, nie tak dawno, bo w poniedziałek przecież skazywane na pożarcie pod Beskidzie Bielsko-Biała, a na tamten czas 14 drużyna Ekstraklasy przyjechała do Szczecina, była skazywana na pożarcie, a jak się okazało, przetrwała te pierwsze 15-20 minut na wałnicy ze strony Pogoni Szczecin, wyprowadziła kontrę, strzeliła bramkę i tak naprawdę zaczęła sobie kontrolować to spotkanie. To też pokazuje, że czasami taka jedna, dwie strzelone bramki w spotkaniu potrafią je sobie gdzieś tam ułożyć i temu zespołowi, który występuje w roli faworyta i który musi dążyć do tego, żeby ten wynik jednak zmienić, gdzieś to zaczyna jednak z każdą upływającą minutą sprawiać większą trudność. Wiesz, to jest właśnie rola faworyta, szczególnie w turnieju Tysiąca Drużyn, jak się mówi o
Pucharze Polski, grasz w Ekstraklasie, piękne obiekty, pełne trybuny, może nie teraz sytuacja covidowa i nagle przychodzi ci przyjechać do drużyny z dużo niższej klasy rozgrywkowej, bez trybun, bez kibiców, do drużyny, która w zasadzie nie ma nic do stracenia, może tylko wszystko dla siebie, jak i dla miasta, dla regionu wygrać. Musisz prowadzić tą grę, jesteś na to skazany, masz do tego wykonawców i trenera, który nakazuje ci odpowiednie warianty. Natomiast czasami trafia się tak zwany dzień konia. Próbujesz z każdej strony, wiele wariantów, to nie wpada. Jeden wypad, jedna sytuacja i sytuacja diametralnie się odwraca. Nagle ten skazywany na pożarcie i to takie spektakularne zaczyna nabierać wiatru w żagle. Zaczyna wszystko wychodzić. Poszczególni zawodnicy nabierają wiary w swoje umiejętności i okazuje się, że taka bojaźń, która wynikała właśnie z tego, że oglądają co tydzień w kanałach sportowych te wielkie drużyny, nagle opada, nagle te umiejętności nie grają tak wielkiej roli, nagle boisko i jego jakość pogarsza się i to sprawia, że drużyna zaczyna nabierać tego wiatru i pchają to cały czas do zwycięstwa, więc ja bym w tym turnieju, w tym meczu jednym, który mamy te 90 minut, nie przesądzał, że tutaj faworytem zdecydowanym jest drużyna Cracovii Kraków. Zdecydowanym faworytem na pewno nie będzie, bo też biorąc pod uwagę to, w jakim stanie chociażby jest boisko tutaj w Skolwinie, mimo że ono zostało do tego meczu choćby dzisiejszego przygotowane w sposób dobry, to jednak ta degradacja boiska z każdą kolejną minutą będzie widoczna, a jak to się mówi, gospodarze znają każdą kępkę, każdą nierówność tego boiska i będą to próbowali wykorzystać, zwłaszcza na tle Cracovii, która też tą piłkę lubi rozgrywać i lubi gdzieś tym atakiem pozycyjnym sobie to wszystko rozgrywać. To się dzisiaj skupiamy na drużynie Cracovii Kraków i zaczynamy na czynniki pierwsze rozkładać to spotkanie z tym przeciwnikiem. Natomiast trudno, żeby tak nie było. Wydarzenia na boisku nas nie rozpieszczają, ale to zrozumiałe. No 45 minut i zaczynamy przygotowania. Nowy mikrocykl do tej soboty, więc cieszy wynik. Mam nadzieję, że drużyna ze Skolwina jeszcze podreperuje tą zdobycz i przećwiczy te warianty, które będą na pewno zmieniały się z tym minutę w meczu z Krakowem Kraków. Dosłownie przed chwilą sędzia z Gdańska, pan Sebastian Pakuszewski, zakończył pierwsze 45 minut spotkania. No to, co o tych 45 minutach spotkania możemy powiedzieć, to na pewno pewne prowadzenie Świtu Szczecin po bramkach Szumy na Gamacu w trzeciej minucie i siódmej Piotra Wojtasiaka. Natomiast ja osobiście jestem troszeczkę zawiedziony grą Sokoła Kleczew, bo po tym zespole spodziewałem się przede wszystkim tego, że mając dziś na uwadze to, że w najbliższą sobotę, czyli za raptem 3 dni, Świt ma przed sobą, tak jak powiedziałeś, spotkanie sezonu, dla wielu piłkarzy spotkanie być może życia, że będą starali się jednak gdzieś troszeczkę tą grę, delikatnie mówiąc, podostrzyć, oni będą naciskać i będą próbowali strzelić bramkę, bo tak jak powiedzieliśmy, Dominik Chromiński 7 bramek, Łukasz Zagdański bramek 10, no to można było się spodziewać, że to jest zespół, który będzie usposobiony gdzieś na tą grę ofensywną. Tymczasem podania do tych dwóch zawodników, myślę, że chyba obydwu razem możemy policzyć na palcach jednej ręki. Ale to dobrze, że te dokonania strzeleckie tych dwóch zawodników nie pętały nóg obrońcom Świtu Skolwin, bo kogo tu się bać, jak za chwilkę przyjedzie Tomasz Westenicki i będzie chciał pokonać Matłokę. No tutaj naprawdę potwierdzam i zgadzam się z tym, co powiedziałeś. Więcej spodziewaliśmy się po drużynie Sokoła Kleczew, Świt. Wiedzieliśmy, że będzie grał swoją wyrachowaną grę, wyczekiwanie na swoje szanse. Oczywiście nie odbieraliśmy im ambicji tego, że będą chcieli podreperować swoją zdobycz, przede wszystkim punktową, bramkową jak najbardziej też, ale jednak stawialiśmy, że tak to spotkanie będzie wyglądało. Tu nie będzie napadów raz po raz na drużynę Sokoła, tu nie będzie hura ganowych ataków, tu będzie spokojne granie, czekaj na swoje szanse. A ja się, Artur, z tobą nie do końca zgodzę, bo myślę, że trener Tychowski właśnie liczył na to, że tą grę prowadzić będą zawodnicy z Kleczewa, bo tak też należy się spodziewać, że będzie wyglądało sobotnie spotkanie z Krakowią, że to Krakowia, podopieczni Michała Probierza, oni będą próbowali tak, ale prowadzić mam grę i Świt będzie musiał gdzieś próbować tej swojej gry szukać, przede wszystkim z kontrataków, budowaniem na spokojnie tej gry, ale od ale mam nadzieję, że analogie do drużyny Sokoła w kontekście
świtu są już z twoich ust zakończone, bo spodziewam się więcej, że owszem, pierwszy kwadrans będzie przede wszystkim badanie możliwości, będzie wyczekiwanie na to, co zrobi przede wszystkim Cracovia. Natomiast każdą minutą na pewno będą budowały się morale drużyny świtu. Tutaj nie będzie się może niczego obawiać. Ja bardzo liczę na Szymona Kapelusza i wierzę, że to, że dzisiaj ten słupek z energią odbudowuje się temu chłopakowi, to będzie miał naprawdę wiele ochoty do gry i nie raz i nie dwa będzie starał się zagrozić bramce Cracovii Kraków. Artur, tak przez chwilę słuchałem się w piosenkę, którą możemy wszyscy tutaj usłyszeć, Roniego Ferrariego, ona by tak chciała być tu ze mną. Ja myślę, że i zawodnicy, i trenerzy, i prezesi klubu chcieliby, żeby zarówno w tym dzisiejszym spotkaniu, jak i sobotnim spotkaniu byli tutaj z piłkarzami ich kibice, bo tego rzeczywiście, no czego chcieć więcej od spotkania piłkarskiego, jak emocji na boisku i tej gorącej wrzawy, gorącego dopingu na trybunach. Szkoda, naprawdę szkoda, że sytuacja covidowa rozwinęła się nam w ten niekorzystny sposób. No tak faktycznie robi się bardzo przykro, kiedy spoglądamy w lewo, w prawo, przed siebie. Tam naprawdę za płotem zaledwie kilku najzagorzalszych kibiców spogląda na murawę. Natomiast chcielibyśmy, życzylibyśmy sobie, aby ten mecz z Krakowem jako sprzedawany jako prawdziwe święto dla regionu. No, Gracjan, takich spotkań nie mamy zbyt wiele. Nasze drużyny tak wysoko w tych rozgrywkach, a szkoda, nie docierają, więc to jest taka jedna z tych wielkich szans dla tych kibiców z północy, ale z całego regionu, aby przyjść i cieszyć oko takim widowiskiem i zobaczyć, jakich ulubieńcy lokalni pokazują się na tle faworyzowanego rywala. To naprawdę ogromna szkoda dla klubu. Artur, miejmy nadzieję, że w drugiej części spotkania Sokół Kleczew wyjdzie nastawiony jednak na to, żeby dziś spróbować pokusić się o zdecydowanie lepszy rezultat w tym spotkaniu. Świt utrzyma to, co prezentował w pierwszej części gry, czyli przede wszystkim będzie przeważał, będzie sobie tą piłkę rozgrywał, stwarzając kolejne sytuacje i no miejmy nadzieję, że właśnie taki przebieg będzie miała ta druga połowa, że ona nie będzie tak senna jak te pierwsze 45 minut, że zobaczymy jeszcze tutaj kawałek dobrego futbolu w wykonaniu już nie tylko Świtu Szczecin, ale że goście do tego się dostosują i też zaprezentują troszeczkę z tego piłkarskiego rzemiosła. Mam taką nadzieję, że zawodnicy jednej, drugiej drużyny trochę nas tu rozgrzeją, bo aura nas dzisiaj nie rozpieszcza. Temperatura strasznie spadła w porównaniu do naszego ostatniego komentowanego widowiska Slotą Świnoujście. Dlatego dzisiaj jesteśmy dużo lepiej przygotowani i trochę szkoda, że to tempo nie jest trochę większe, że tych emocji brakuje, ale może to i lepiej. Szykujemy się do meczu z Cracovią, patrzymy na to widowisko trochę pod innym kątem, analizujemy bardziej to, jak wygląda dzisiejsza forma Świtu z Kolwin. No, to nas cieszy i jakby buduje, że te tygodnie, które spowodowane pandemią, nie wytrusiły drużyny trenera Tychowskiego z tej fali wznoszącej i jeszcze mają do zaprezentowania to, co najlepsze przed nami, a to, co jest naprawdę wyjątkowe i taki creme de la creme, taka ta wisienka czeka na Cracovię już w najbliższą sobotę. Artur, przed nami krótka przerwa i wracamy do naszych kibiców już za kilka chwil. Dziękujemy.
Raz, dwa, trzy. Przed nami drugie 45 minut spotkania, w którym Świt Szczecin podejmuje Sokoła Kleczew. Artur, warto powiedzieć, bo ta dzisiejsza transmisja realizowana dzięki klubowi Świt Skolwin Szczecin, ale także sponsorowi technicznemu. Jest sponsor techniczny tej transmisji, jest to Dom z Energią. Także dzięki właśnie tej firmie dzisiaj możemy się tutaj spotkać i sympatycy klubu ze Szczecina mogą oglądać tą transmisję, mogą oglądać poczynania swoich ulubieńców, a jest co oglądać, bo 2-0, przypomnę, trzecia minuta Szumana Gamatsu, minuta siódma, Piotr Wojtasiak. Dom z Energią, myślę, że tutaj podziękowania należą się bardzo duże, dzięki temu sympatycy klubu, których naprawdę nie brakuje, mają okazję śledzić poczynania swoich ulubieńców. Gracjan, ja pamiętam, że poprzedni mecz z Sokołem Świnoujściem obejrzało 4100 osób. No to naprawdę widać, że głód piłki w Skolwinie nie tylko jest bardzo duży, więc cieszy to, że prezes wraz z partnerami, w tym przypadku Dom z Energią, wychodzą naprzeciw ich oczekiwaniom i poszukują takich rozwiązań, aby ci sympatycy cały czas mieli dostęp do wydarzeń na boisku, do wydarzeń zakulisowych, do przygotowania i do tego, jak faktycznie drużyna po spotkaniu reaguje. Także myślę, że tutaj sympatycy są bardzo wdzięczni i chyba ten trend będzie kontynuowany, bo widać, że sprawdza się i głodnych oglądania tych widowisk naprawdę tutaj nie brakuje. Ale to też chyba należy docenić prezesa klubu z Kolwina, pana Pawła Adamczaka, który nie tylko stara się budować zespół, ale buduje też wszystko to, co wokół zespołu i wokół klubu. Przede wszystkim chociażby to, że ten klub dobrze funkcjonuje w mediach społecznościowych. To też jest warte podkreślenia. To jest też tak, że w ciągu tygodnia kibice ze Szczecina, ze Skolwina, oni mogą żyć tym, co się dzieje w klubie. To nie jest tak, że kończy się mecz, zamykane są bramy stadionu i tak naprawdę gdzieś to życie wokół klubu niknie. Wręcz przeciwnie. Tak naprawdę wtedy wszystko tak pojawia się w mediach społecznościowych. Tak, to jest naprawdę wielka zasługa prezesa i wszystkich ludzi, którzy są zorientowani wokół tego klubu. Natomiast tak na podkreślenie twoich słów, jeden z zawodników, zdaje się, że to był Patryk Bill, zaraz po meczu z Wrocławem Świnoujście. Zapytany... Ja ci tylko, Artur, na chwilę przerwę, tak, bo są dwie zmiany w drużynie gospodarzy. Oglądać będziemy Adama Nagórskiego i będziemy oglądać Szymona Kapelusza. Nie obrażam się, kontynuuję dalej swoją myśl. Zapytany o to, że nie tracą bramek, że ta praca przynosi skutek. On powiedział jedno znakomite zdanie, które utkwiło mi w głowie. Bronienie zaczyna się od prezesa. To pokazuje, że atmosfera w całym klubie jest znakomita. Jeżeli takie słowa padają z ust zawodników, to naprawdę jest wielka sprawa. Ja pamiętam, że w meczu z Polonią Środa były też specjalnie przygotowane koszulki, które podkreślały tą jedność z tymi, którzy zostali w domu na kwarantannie. No ta drużyna jest, ona jest zbudowana i zaczyna się właśnie w zarządzie, w osobie prezesa Adamczaka, ale to też świetna praca i kontakty ze sponsorami, to naprawdę jest naprawdę w bardzo dobrym poziomie. Przed nami drugie 45 minut, zaczęli zawodnicy Sokoła Kleczew, my się z Państwem witamy po raz drugi, Gracjan Broda, Artur Echaust, za kamerą Grzegorz Godlewski, to ten człowiek, którego nie widać, ale to on odpowiada za ten obraz, który jest do Państwa cały czas na bieżąco przekazywany. Kolejna akcja gospodarzy, dośrodkowanie w pole karne, tam już czyhał na piłkę. Świetne dośrodkowanie z lewej strony. I będziemy mieli kolejny rzut rożny w dzisiejszym spotkaniu. Doskonałe dośrodkowanie, naprawdę tam zabrakło niewiele, aby któryś z zawodników Świtu sięgnął tą piłkę. Świetnie posłana, no w sam punkt, jak to się mówi, na 5 metry przed bramką kontrująca, tylko trafić i moglibyśmy się cieszyć z trzeciej bramki. Przy piłce już Adam Nagórski, podanie do Adama Ładziaka, dośrodkowanie w pole karne i niewiele zabrakło, a na bramkę uderzyłby grający z numerem 15. Ale cieszy to, że zawodnikom Świtu od początku drugiej połowy
przyświeca chęć zdobywania kolejnych bramek. Tutaj nikt nie spoczął na laurach. Trener Tychowski dalej jest głodny, dalej chciałby sprawdzać różne warianty. Nie wiadomo, jak to spotkanie z Krakowem się potoczy. Na pewno będzie się zmieniało w zależności od tego, jak ten wynik będzie się kształtował i jak będą biegły minuty. Wiadomo, że drużyna Świtu, jeżeli wynik będzie niekorzystny, będzie starała się otworzyć, będzie grała odważniej, być może agresywniej. Trzeba będzie postawić silniej ten akcent na formację ofensywną, więc to jest świetne pole, poligon doświadczalny dla drużyny ze Skolwina, aby teraz właśnie przed tym najważniejszym życiowym, dziejowym, wiekopomnym wydarzeniem sprawdzić, jakie mamy warianty, jakie mamy schematy, jak te automatyzmy, czy faktycznie nam się to gdzieś tam w okresie tej pandemii nie rozregulowały. Teraz o piłkę powalczył Kacper Wojdak. Mamy rzut wolny dla gospodarzy. Adam Ładziak, rozegranie do Patryka Baranowskiego i Świtowcy budują kolejną swoją akcję. Zwróć uwagę na Patryka Baranowskiego, jak on się porusza z gracją. Można powiedzieć, że w zasadzie te ruchy są bardzo skoordynowane i bardzo takie wstrzemięźliwe, natomiast to jest wszystko niezwykle przemyślane. Widać, wychodzi z tego zawodnika doświadczenie, umiejętność ustawienia się. Tego nie będzie mu brakowało. Na pewno to, że zwiedził wiele klubów, Błękitni Stargard, chociażby Gwardia Koszalin, Chemik Police, w takim meczu z utytułowanym i renomowanym przeciwnikiem na pewno może zaprocentować i taki wniesie spokój i pewność siebie. Takich zawodników na pewno nie będzie za dużo. Ale teraz błąd Patryka Baranowskiego przed linią 16 metra. Faulowany jeden z napastników drużyny gości. Dokładnie to grający z numerem 17 Łukasz Zagdański i będzie doskonała okazja do strzelenia bramki kontaktowej. Jakby Patryk słyszał, że właśnie o nim rozmawiamy, może troszkę go to spięło, zdeprymowało i ten niewielki błąd, no ale jednak sytuacja dość groźna dla drużyny z Kleczewa. Swego czasu bardzo pozytywnie w meczu z Flotą zareagował Adam Nagórski. Wiele razy go wywoływaliśmy do tablicy, wiele razy podkreśliliśmy, że ma duże atuty, który w tamtym meczu nie prezentował. Kilka zdań. Świetnie zareagował, zdobyta bramka i jakby postawił silny akcent pod swoim nazwiskiem. O ile się nie mylę, to przy piłce grający z numerem 14 Dominik Chromiński. I mamy bramkę kontaktową. Dominik Chromiński tymczasem strzela swoją 8. bramkę w dzisiejszym sezonie. To jest to, co mówiliśmy w przerwie spotkania, że oczekiwalibyśmy od tego, żeby Sokół Kleczew jednak podkręcił troszkę tempo. Podniósł wyżej poprzeczkę drużynie gospodarzy. Mogliśmy to zobaczyć. To, co nie udało się Szumie na Gamacu, praktycznie bliźniacza sytuacja, okolice narożnika pola karnego i tym samym Dominik Chromiński zdobywa bramkę kontaktową i Świt trzecim prowadzi już tylko 2-1. Gracjan, chciałeś emocji, to je dostałeś i to w takim niewdzięcznym momencie. Duża część drugiej połowy jeszcze przed nami. Widać, że zawodnicy z Kleczewa mają jeszcze coś do zaproponowania. Faktycznie, to co nie udało się Szumie na Gamacu, udało się zawodnikowi Sokoła Kleczew. No nie tylko zdobywa bramki z gry, z akcji, ale również stałe fragmenty gry nie są dla niego problemem. No i mamy tą kontaktową bramkę. Także teraz zobaczymy, jak zareaguje drużyna trenera Tychowskiego i czy faktycznie będziemy mieli drużynę z Kleczewa odważniejszą, bardziej nastawioną na grę ofensywną, czy też Świt jeszcze poderwie się i będzie chciał ten wynik troszkę podkręcić na swoją korzyść. Kobylarek faulował teraz Patryka Bila w polu karnym drużyny gospodarzy, ale już mamy taką akcję, w której rzeczywiście po drużynie Sokoła Kleczew widać, że jakby nabrali ochoty po tej strzelonej bramce do gry i że ten mecz jeszcze się nie skończył. Jeszcze się nie skończył, jeszcze emocje będziemy tutaj mieli na pewno. Ja mam nadzieję, że drużyna Świtu jeszcze mocniej zaatakuje i pokaże, że w tym meczu to jednak wszystko odbywa się pod jej dyktando. Mieliśmy teraz doskonały
przykład, indywidualna akcja Adama Nagórskiego, który uderzał na bramkę Mateusza Kolińskiego, ale bramkarz drużyny gości nie miał najmniejszych problemów z wyłapaniem futbolówki lecącej w stronę bramki. No to jest taka klasyczna akcja Adama Nagórskiego. On owszem ma ten wachlarz możliwości, spory, czy to do linii, dośrodkowanie na biegających napastników, ale sam jak trzeba albo bierze sprawy w swoje ręce, tak. Na lewą nogę i uderzenie gdzieś w kierunku dłuższego narożnika bramki. Teraz dośrodkowywał Łukasz Zagdański, który napastnik, środkowy napastnik, grający na pozycji numer 9, który przesunął się do narożnika boiska, to on próbował teraz dośrodkować i poszukać swoich kolegów. Wywalczył rzut rożny i kolejna akcja dla drużyny gości. Drużyna gości, widać, będzie szukała swoich szans i chyba padły jakieś mocne męskie słowa w szatni. Trener poinstruował swoich zawodników, wyszli zupełnie z innym nastawieniem. Tutaj mamy do czynienia z zupełnie inną drużyną, jakby jedni zawodnicy schowali się do autokaru, wyszli kolejni, jakby nie mieli pojęcia, jak te poczynania boiskowe wyglądają, i widać, że drużyna z Kleczewa to zupełnie nowa jakość, nowe otwarcie, i ta bramka tylko to potwierdza. Faulowany teraz Adam Ładziak. Zaczynać będą gospodarze, a ja wrócę do tego, co Artur powiedziałeś. Mamy 9. minutę drugiej części spotkania i myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że w tych 9 minutach drugiej części meczu goście pokazali zdecydowanie więcej niż przez pierwsze 45 minut pierwszej połowy. Tak, jak chcielibyśmy pokazać w skrócie to, co najlepszego do tej pory pokazał Sokół Kleczew, to te 9 minut by stanowiło lwią część tego materiału. Że faktycznie odważni zaatakowali, widać, że nowa energia wstąpiła w zawodników. Ta bramka dodaje na pewno skrzydeł, tylko pamiętajmy, z jakim rywalem mają do czynienia Świt Kolwin, drużyna z czuba tabeli, która w poprzedniej kolejce wygrała na wyjeździe z liderem 6-0, więc tutaj zbytnia otwartość, zbyt duża ochota i gra na wymianę ciosów może przynieść niepożądane skutki dla drużyny Kleczewa. Ale to, co możemy zaobserwować, to w tej drugiej części spotkania Świt Kolwin już nie ma takiej swobody w rozgrywaniu piłki, co mogliśmy zobaczyć choćby przed chwilą. Adam Ładziak faulowany po raz drugi, doskoczyło do niego dwóch zawodników gości, próbowało wyłuskać tą futbolówkę spod jego nóg. No to też pokazuje, że to wolne rozgrywanie piłki, ta gra taka swobodna, chyba już w tym spotkaniu dobiegła końca i tak naprawdę możemy oglądać teraz bardziej otwarte spotkanie, zresztą też wynik jakby korzystniejszy, bo ta bramka kontaktowa strzelona przez Dominika Chromińskiego dała taki wiatr w żagle drużynie gości i oni rzeczywiście poczuli, że jest jeszcze o co w tym meczu powalczyć. Tylko oczywiście trzeba zacząć grać w piłkę. Po prostu trzeba zacząć grać w piłkę. Właśnie tą myśl miałem i chciałem ją właśnie wypowiedzieć, że w końcu drużyna z Kleczewa zaczyna przypominać drużynę. Tu widać jakiś pomysł, widać, że wyszli z nowym nastawieniem, z wolą walki, przeciwstawienia się drużynie Świtu z Kolwin, ale ja bym nie odbierał jeszcze tego wszystkiego, co drużyna Świtu ma do zaproponowania w tym meczu i w każdym innym. Mieliśmy dwie doskonałe sytuacje dośrodkowania z lewej i z prawej strony. Także tutaj wynik jest jeszcze sprawą otwartą, ale myślę, że jednak drużyna Świtu dyktuje tutaj warunki dzisiaj. To, co na pewno może cieszyć sympatyków futbolu zarówno w Szczecinie, jak i w Kleczewie, to, że spotkanie zrobiło się bardziej otwarte. Jest zdecydowanie ta gra została podostrzona i rzeczywiście tutaj możemy oglądać zacięte spotkanie, a nie takie kulanie sobie piłeczki, jak to mieliśmy okazję oglądać w pierwszych 45 minutach spotkania. Spotkanie, które bardziej przypominało mecz sparingowy, aniżeli spotkanie ligowe dwóch drużyn z czołówki.
tego brakowało, właśnie tej energii, woli walki, tego, że faktycznie gramy w tej samej klasie, możemy grać jak równy z równym, wystarczy troszkę to podostrzyć. No nie oszukujmy się, tutaj oprócz piłkarskiej jakości trzeba pokazać pazur, tą nogę w odpowiednim momencie wsadzić, przepchnąć i tego drużyniecki trzeba brakowało. Widać, że to nowe otwarcie, rozmowa twarda, męska z trenerami przyniosła skutek. Coraz częściej te poczynania przenoszą się na połowę świtu z Kolwin i widać, że nie można dzisiaj skazywać w tym momencie Kleczewa na porażkę, bo jeszcze będą mieli na pewno w tym meczu swoje szanse. Tak, przed chwilą oglądaliśmy groźne uderzenie zza pola karnego Adriana Ligienzy. Strzałów właściwie z dystansu w pierwszych części spotkania nie oglądaliśmy w ogóle, więc to pokazuje, że ten obraz gry całkowicie się zmienił, zresztą to oglądamy teraz. Akcja za akcją, raz gospodarze, raz goście, którzy no, będą próbowali raz świtowcy podwyższyć wynik spotkania, natomiast goście z całą pewnością doprowadzić do wyrównania, a być może dziś w końcówce spotkania nawet pokusić się o to, żeby powalczyć o komplet punktów. To jest też duża siła i broń, jak widać, jednej i drugiej drużyny, czyli te strzały z dystansu. Oczywiście pomaga pogarszający się już stan murawy. Te kępki traw zaczynają już wychodzić coraz wyżej. Jedno niefrasobliwe zachowanie, być może odbicie, może doprowadzić, że ta piłka w ostatnim momencie zmieni trajektorię lotu i znajdzie drogę do siatki, więc no, drużyna Świtu i Sokoła na pewno częściej będzie sięgała po ten środek i te strzały z dystansu będziemy oglądali coraz częściej. Zdecydowanie oglądamy teraz bardziej wyrównaną grę w środkowej części boiska. W pierwszych 45 minutach tutaj była pełna dominacja ze strony zawodników gospodarzy, natomiast no teraz rzeczywiście gdzieś tam, żeby tą piłkę w środku pola rozegrać, to trzeba o nią po prostu ostro powalczyć. To nie ma czegoś takiego, że ktoś już odpuszcza swojemu rywalowi, tylko rzeczywiście tych nawet sytuacji stykowych możemy oglądać więcej. Więcej jest fauli, a to pokazuje, że też ta gra się po prostu wyrównała. Ta gra się wyrównała, powoli my się dogrzewamy. Mówiliśmy o tym w trakcie pierwszej połowy, że ta aura nas nie rozpieszcza i wydarzenia na boisku tym bardziej nie pozwalają nam tej temperatury troszkę podgrzać. Nie tylko herbata, którą mieliśmy okazję się napić, ale widać, że teraz też zawodnicy pozwalają nam trochę swobodniej te wydarzenia oglądać. Raz po raz coś dzieje się pod bramką Matłoki. I już taki spokojny przy swojej bramce być nie może. Tak, teraz bramkarza gospodarzy próbował strzałem z dystansu zaskoczyć Łukasz Zagdański. To też pokazuje, że Matłoka ma zdecydowanie więcej pracy. On w tych pierwszych 45 minutach pewnie zmarzł nie mniej niż my tutaj stojąc na wieżyczce w Skolwinie. Natomiast no, w tej drugiej części spotkania rzeczywiście no, musi uważać na to, bo tych strzałów jest zdecydowanie więcej. Ale dobrze, dobrze też się stało, że miał okazję kilka razy skutecznie interweniować, nabrać pewności siebie. Winnik jest sprawą otwartą, owszem prowadzi drużyna ze Skolwina, ale jak widzimy, no ten ciężar rozkłada się teraz na dwie połowy i coraz częściej i śmielej drużyna z Kleczewa atakuje. Też bramkarz, który gdzieś ma tylko okazję dogrzewać się wzdłuż linii, obserwować poczynania swoich kolegów, może stracić tą ciepłotę, która później nie pozwoli mu skutecznie interweniować. Widać, że bramkarz miał już kilka takich okazji i to tylko też buduje jego morale i pozwala mu gdzieś tam śmielej i skuteczniej budować ten swój bądź co bądź bardzo imponujący rezultat, czyli już ponad 400, znaczy już nie, przepraszam, już jedna bramka padła, więc kasuje się i zaczynamy od zupełnie nowa. Aha, jeszcze rozochociłem, cały czas przyświecało mi, że drużyna ze Skolwina prowadzi jedną bramką, a teraz niestety już ten licznik zaczyna bić od zera. Kolejny stały fragment dla drużyny Świtu Skolwin. Piłkę ustawi grający numerem 7 Adam Ładziak. Teraz zupełnie inne rozegranie. Krótkie i dośrodkowanie w pole karne Adama Ładziaka. Niebezpieczeństwo zażegnane. Piłka wybita
na aut, ale wciąż jesteśmy w pobliżu pola karnego drużyny z Kleczewa. Konrad Kobylarek, a w jego miejsce z numerem 9 Kacper Osiadły. I mamy kolejny rzut rożny dla drużyny gospodarzy, wywalczony przez Szymona Kapelusza. Szymon Kapelusz na pewno bardzo głodny gry, nie obserwowaliśmy go w pierwszej połowie. Sam jestem niezwykle ciekaw, Gracjan, jak forma Szymona, czy dalej ten celownik jest odpowiednio nastawiony, czy ta przerwa spowodowana kwarantanną nie wywarła jakiegoś negatywnego aspektu na jego formę. Ja myślę, że Szymon Kapelusz to jest taki zawodnik, który jest też świadomy swoich umiejętności i zapewne w tej przerwie zrobił wszystko, żeby jak najlepiej być przygotowanym raz na dzisiejsze spotkanie, dwa na spotkanie z Krakowią. Zresztą rozmawiając z nim chwilę przed dzisiejszym spotkaniem, dało się wyczuć, że to, że rozpocznie zawody od ławki rezerwowych, no nie było dla niego najlepszą wiadomością, ale zdaje sobie sprawę. Ależ teraz świetna przerwę tobie, Gracjan. Interwencja wyglądała, ta kontra naprawdę bardzo niebezpiecznie. Zawodnicy z Kleczewa wychodzili czwórką na trzech obrońców świtu z Kolwin i w ostatniej chwili ślizgiem zażegnane niebezpieczeństwo. Naprawdę to była bardzo groźna sytuacja dla drużyny z Sokoła. Ale teraz mamy faul, piłka wprawdzie przesunięta, będzie kilka metrów od tej sytuacji, którą oglądaliśmy, kiedy padła bramka kontaktowa. Ale myślę, że to będzie kolejna groźna, bardzo groźna sytuacja dla drużyny gości. Chociaż tutaj raczej nie będzie piłka uderzana bezpośrednio na bramkę Przemysława Matłoki. Będzie gdzieś raczej dośrodkowanie w pole karne i szukanie tam tych rosłych zawodników z Kleczewa. Bardzo dobra interwencja Przemysława Matłoki. To mogło się skończyć bramką wyrównującą tam w tym starciu. Ucierpiał Przemysław Matłoka. Sergio przerwał na chwilę to spotkanie. Poszedł sprawdzić, co się stało z Przemkiem. Ależ to była groźna sytuacja. To bardzo podobna, nawet powiedziałbym, że bliźniaczo do tej, po której Sokół Kleczew zdobył bramkę z Gwardią Koszalin. Tam było uderzenie zawodnika z Koszalina, bramka samobójcza, natomiast tutaj mieliśmy już uderzenie zawodnika z Kleczewa. No, ta piłka naprawdę była bardzo blisko bramki i siatki bronionej przez Przemysława Matłokę. A ja myślę, że Sokół Kleczew w drugich 45 minutach może się zdecydowanie podobać. Artur, ty byłeś piłkarzem, to powinieneś wiedzieć, co mniej więcej, jakie słowa mogły paść w szatni, że ten zespół wygląda po tych 15 minutach no, zupełnie inaczej. Na pewno były to zdecydowane słowa męskie. Widać, że drużyna ze Skolwina w tym momencie nie rzuciła wszystkiego na szale. Coś tam się zakotowało się w polu karnym. Goście domagali się od gwizdania przewinienia, natomiast arbiter prowadzący dzisiejsze zawody wskazał na rzut rożny. Natomiast wracając do tej myśli, nie wiem, jakie słowa padły z ust trenera Sokoła Kleczew, natomiast poskutkowały, a więc były skuteczne. Nieraz byłem świadkiem takich wydarzeń, kiedy trenerzy zamiast słów używali przedmiotów, wszystkiego tego, co mieli pod ręką, buty, bidony, różne elementy infrastruktury szatniowej. Naprawdę tam emocje czasami sięgały zenitu, ale to zawsze skutkowało pozytywnie. Drużyna wychodziła dodatkowo zmotywowana, wiedziała, że trener pozytywnie reaguje. Nawet jeżeli dobór środków nie był miły, no to czasami w szatni piłkarskiej muszą paść słowa, które w normalnej mowie potocznej na pewno byśmy nie użyli.
Bardzo dobre dogranie do Szymona Kapelusza i mamy Szymon Kapelusz. Bramkę. Ależ nam teraz się zaprezentował Szymon Kapelusz. Na nic COVID-19, na nic pandemia i kwarantanna. On tego nie zapomniał, to jest zakodowane w jego głowie, w jego DNA piłkarskim. On to wyciąga kiedy trzeba. Sytuacja się nadarza, on nie kalkuluje. Piłka doskonale posłana. Przyjął ją nas na klatkę pierwszą. Piękny strzał i mamy trzecią bramkę dla Świtoskowi. No brawo! Trzeba pochwalić też Piotra Wojtasiaka, który notuje obok strzelonej bramki również asystę, bo to on dograł z głębi pola, dorzucił tą piłkę do Szymona Kapelusza, a ten nie miał najmniejszych problemów z tym, żeby ją przyjąć i pokonać bramkarza gości Mateusza Kolińskiego. Mamy 3-1. Ale piłkarskie emocje chyba coraz większe przed nami, ale też coraz mniejsze tak paradoksalnie, bo drużyna Skleczewa, kiedy dostała tego wiatru w żagle, nagle otrzymała kolejny cios ze strony Szymona Kapelusza. Ten cios, ten grom przyszedł z najbardziej spodziewanej strony, czyli od Szymona. Tak jak powiedziałem, nie straszne mu wydarzenia pandemiczne, on dosłownie trzyma się swojej formy i nie chce puścić. Kurczowo tak to wygląda chyba, Gracjan. On chyba już wie, że w sobotę przyjedzie tutaj Krakowia i bardzo dużo od tego meczu będzie zależało. Nie jest tajemnicą, że Szymon Kapelusz gdzieś tam w kręgu zainteresowań zespołów pierwszoligowych jest, więc na pewno to spotkanie będą również oglądać. No i to jest taka doskonała okazja, żeby w przypadku tego zawodnika zrobić taki kolejny krok do przodu i zagrać być może w jeszcze wyższej lidze niż ma to miejsce teraz. Ja wiem, Szymon Kapelusz już nieraz zgłaszał akces wyżej, naprawdę ma umiejętności, to jest ta piłkarska jakość, ale co się najbardziej może podobać u tego zawodnika, oprócz tego instynktu strzeleckiego, którego mu nie brakuje i ma podobny do tych największych i najlepszych snajperów pierwszo i ekstraklasowych. Natomiast ten człowiek, ten chłopak pracuje na całej długości, szerokości boiska. On się nie zatrzymuje zaraz za linią 16 metra. On cały czas gra dla drużyny. On jak trzeba wróci pod pole karne. Jak trzeba to wykona sprint 80. Mieliśmy okazję w meczu z Slotą 90-metrowy i to w 94 minucie. Także naprawdę to jest zawodnik, można powiedzieć, napastnika kompletny i myślę, że nie na wyrost te słowa. To też nawiązując do słów Ładziaka, który powiedział, że obrona zaczyna się od prezesa, a przenosząc to na boisko, no to obrona zawsze zaczyna się od napastnika, bo to jest ten pierwszy zawodnik, który powinien przesuwać się i odpowiadać również za tą grę defensywną, a nie tylko za strzelanie kolejnych bramek. Spójrz, kto wyprowadza sytuację? No właśnie, chyba nie trzeba tego zawodnika przedstawiać. Natomiast co bardzo znamienne było w tym okresie pomiędzy meczami, trener Tychowski zapytany o to, którego zawodnika w meczu z Polonią Śląską by wyróżnił, powiedział, że on tego nie robi. On nie ma tego w zwyczaju, aby kogoś wyróżniać. Dla niego liczy się drużyna i każdy pracuje tak samo dla jej dobra. Natomiast w tym jednym przypadku, w tym jednym wywiadzie zrobił wyjątek, podkreślając, że Szymon Kapelusz to jest naprawdę zawodnik, który w tej części sezonu stanowi o sile drużyny Świtu Skolwin. On kiedy trzeba weźmie na barki, kiedy drużynie nie idzie, choć jakich momentów było Gracjan naprawdę do tej pory niewiele. On bierze na siebie i stara się tą piłkę pchać niemalże do bramki jednoosobowo, ale no to podkreślił właśnie tą strzeloną bramką, że jemu ten czas stracony pomiędzy meczem z Polonią Środa a obecnym, no nie straszny, nic wielkiego, wielkiej krzywdy piłkarskiej mu nie wyrządził. Dokładnie, trener Tychowski miał okazję pracować przecież już z Szymonem Kapeluszem, kiedy był szkoleniowcem Chemika Police, to już wtedy zwrócił uwagę na tego zawodnika, wróżył mu, że to będzie zawodnik, który może zrobić karierę tą swoją nieustępliwością, tym sprytem dochodzenia do sytuacji strzeleckich, ale też zaangażowaniem. Tak jak powiedziałeś, to jest zawodnik, który pracuje na całej długości boiska, to jest pierwszym zawodnikiem, który jak trzeba to rozpoczyna właśnie grę defensywną swojego zespołu. Tak, ma wszelkie predyspozycje ku temu, aby pukać śmielej do bram, czy to pierwszej. Nawet pokuszę się o to sformułowanie ekstraklasy i wcale nie będę zdziwiony, że ty trener Probierz albo inni śledzący poczynania Krakowi i Świtu w sobotę bardzo mocno zaakcentują i podkreślą wielokrotnie różnymi kolorami jego nazwisko, który trafi do ich kajetów. To jest naprawdę zawodnik, który ma świetne parametry na napastnika, jest bardzo wysoki, ale przede wszystkim zwrotny, nieustępliwość, nos do strzelania bramek, wiele atutów. Adam Nagórski, kolejne dogranie do Szymona Kapelusza, ale jest odgwizdane zagranie ręką i od własnej bramki rozpoczną zawodnicy gości.
a dokładnie Mateusz Koliński. Kontynuując tą myśl, nie negowałbym i nie ganił Szymona Kapelusza, że w tej sytuacji bramki nie zdobył. Natomiast chciałbym twoją uwagę, jak i widzów, zwrócić na to, jak świetnie się w tej sytuacji znalazł. Zobacz, prawą stroną akcja się toczyła, on wiedział, w którym momencie ma włączyć ten swój piąty bieg i ruszyć na krótki słupek. Tam naprawdę niewiele brakowało i nie zdziwię się, jeżeli pewna kępka trawy lub też popchnięcie zawodnika z Kleczawa spowodowało, że wytrącony został Szymon Kapelusz z równowagi i tej bramki na 4-1, a swojej drugiej w tym spotkaniu nie zdobył. Ale to też pokazuje, jak doskonale na boisku rozumie się Szymon Kapelusz z Adamem Nagórskim, bo to po raz kolejny skrzydłowy drużyny gospodarzy dogrywał tą piłkę. Oni weszli razem przecież w drugiej części boiska, zastępując Krzysztofa Filipowicza i Szumę Nagamatsu, i to pokazuje, że ci zawodnicy rzeczywiście potrafią ze sobą w ofensywie współpracować. Ja myślę, że to taki zabieg trenera Tychowskiego, aby coś jednak dla pana trenera probierza Michała zatrzymać dla siebie i zaskoczyć go, bo ta formacja ofensywna złożona z Nagamatsu, Nagórskiego, Kapelusza, gdzieś wspierana z tyłu przez Adama Ładziaka, wykonującego niekiedy tą tak zwaną czarną robotę, nie do końca widoczną, to jest naprawdę ogromna siła rażenia. W zasadzie to większość akcji, które kończyły się zdobyciem przez świt bramki, pochodziły właśnie spod rąk, dokładnie spod nóg właśnie tych zawodników. Tak, a jeśli mowa o środkowej strefie boiska, to przecież jeszcze Piotr Wojtasiak, który... Zgadza się. Chociażby w dzisiejszym spotkaniu, bramka i asysta, to podanie, które obserwowaliśmy do Szymona Kapelusza, kiedy ten strzelał trzecią bramkę, to pokazuje, że tych możliwości rzeczywiście trener Tychowski ma sporo. Ma sporo, tych wachlarz możliwości jest naprawdę wiele, natomiast... To, co świt ma najlepszego zaprezentowania, dzieje się, jak mamy tą czwórkę, piątkę na boisku. To jest naprawdę ogromna siła rażenia i jak te armaty są wystawione przez trenera Tychowskiego, to drżą na pewno nogi obrońcom. Drżały już Polonii, Środa, Raduni, no teraz Krakowia. No póki co nazwiska tych zawodników nie mówią zbyt wiele, ale ja myślę, że po tym spotkaniu sobotnim kilku z nich zapamięta właśnie to, że mierzyli się z takimi zawodnikami świtu z Kolwin. Wojtasiaka i Krawca już nie będziemy oglądali na boisku, to zawodnicy, którzy przed chwilą opuścili boisko. Andrzej Tychowski zdecydował się na dwie kolejne zmiany. A na boisku oglądać będziemy Adriana Macha i Macieja Wyganowskiego. Trener Tychowski, zapytany o te kontuzje, no podkreślał jednoznacznie, że do tej pory nic takiego się nie działo i nie przypuszcza, aby jego zawodnicy mieli ulec jakoś gremialnie albo też indywidualnie urazom, które wykluczyłyby ich z tego sobotniego pojedynku, ale widać jednak, że lepiej dmuchać na zimne i trzeba dać odpocząć zawodnikom, żeby mieli czas na zregenerowanie siły, na odpowiednią odnowę biologiczną, no jednak, żeby nie ryzykować ich zdrowiem przed tym arcyważnym i arcytrudnym spotkaniem z Krakowią Kraków. A jeżeli o statystykach gracę, to ja sam jestem ciekaw, czy ktoś zliczył nam, ile razy dzisiaj wymawialiśmy nazwę Krakowi, Kraków. Na pewno byłoby naprawdę bardzo wiele i częściej pewnie niż Sokoła Kleczew. Myślę, że tak mogło się zdarzyć, tym bardziej, że przecież tutaj w Skolwinie wszyscy tym sobotnim meczem żyją. Właściwie nie od dziś, nie od wczoraj, ale już od kilku tygodni, bo przecież to spotkanie przesunięte najpierw z 31 października. W końcu doczekamy się go w najbliższą sobotę. Sokół Kleczew to taki przesmak tego, co taki starter, chciałeś powiedzieć, tak? Jeżeli trzymamy się tej nomenklatury dania głównego, no to taki starter. No, smakował chyba na razie drużynie świtu. Albo smakuje. Myślę, że smakuje, ale czy będzie smakował, to przekonamy się za kilkanaście minut, bo rzeczywiście Sokół Kleczew w tych drugich 45 minutach wygląda zdecydowanie lepiej i kto wie, jakby wyglądał wynik tego spotkania, gdyby Sokół zaprezentował się tak w pierwszych 45 minutach. Wynik
No nie wiem, czy by się zmienił. Drużyna Świtu ma jednak więcej atutów piłkarskich, natomiast brakowało tego piłkarskiego zęba, czyli troszkę odważniejszego ruszenia na drużynę Świtu, wiedząc, że ich forma jest dla nich samych dość niepewna. Dalej kontekst sobotniego pojedynku. Tu można było upatrywać swoich szans w pierwszej połowie. Być może, gdyby z większym animuszem, większą wiarą we własne możliwości i właśnie biorąc pod uwagę te dwa argumenty wyszli na początek spotkania, ten wynik mógł być jeszcze sprawą otwartą. Tak Świt szybko zaakcentował swoją obecność w tym meczu, dwie zdobyte bramki i już tak naprawdę podkreślił, że będzie kontrolował wypoczynanie tego meczu. No tak, przypomnijmy, 3-7 minuta, najpierw Szuma na Gamatsu, później Wojtasiak, 2-0 po 7 minutach, no to na pewno podcięło zdecydowanie skrzydła zawodnikom gości. Potrzebowali tak naprawdę kolejnych 40 minut do tego, żeby do tej gry powrócić. A w kolejnej akcji mogliśmy oglądać Adama Nagórskiego, który tym razem lewą stroną boiska i ponownie czego słynny jest Adam Nagórski, czyli zejście do środka boiska i tym razem uderzenie z prawej nogi. Adam Nagórski jest bardzo nieprzewidywalnym zawodnikiem, bo dobrze dysponowana i lewa, i prawa noga, i ten jego zwód na zamach, wejście do środka, strzał. Także tutaj ma w czym wybierać Adam Nagórski i nie zawsze musi to być poszukiwanie Szymona Kapelusza, czasami może wziąć sprawy w swoje ręce, tak jak w tym przypadku strzelić z prawej nogi. Kolejna zmiana w drużynie gości, tym razem boisko opuścił Maciej Adamczewski, a w jego miejsce Emanuel Mikołajczyk. Zwróć uwagę, twarde, zdecydowane wejście zawodnika, ale bardzo czyste Świtu. Nie ma mowy o faulu. No i to właśnie cechuje drużynę Świtu. Bezpardonowo, gdzieś na granicy faulu, ale jednak czysto. No i to przynosi skutek. Gdyby drużyna Skleczewa tak zaprezentowała się w pierwszej połowie, w tym pierwszym fragmencie, 15-20 minutach, myślę, że zaskoczyłaby drużynę ze Skolwinu i tym samym troszkę więcej problemów by sprawiła. I to, o czym mówiliśmy, być może to spotkanie w tych pierwszych 45 minutach też wyglądałoby zupełnie inaczej, no bo gdy traci się dwie bramki i przegrywa się 0-2 po 7 minutach spotkania, no to rzeczywiście ciężko jest na to boisko wrócić i ciężko wrócić do gry i zaangażowania. Teraz mamy faul zawodnika gospodarzy i kolejny atak przygotowywać będą zawodnicy gości. Tak, powietrze schodzi i to, co zakładałeś sobie przed spotkaniem, lega w gruzach, trener musi bardzo szybko wziąć sprawę w swoje ręce, poustawiać, krzyknąć na swoich zawodników. No to nie przyniosło skutków w trakcie pierwszej połowy, po przerwie już trochę inaczej wyglądało. Natomiast faktycznie strata dwóch bramek zaraz po pierwszym gwizdku to nie jest łatwa sprawa, żeby się otrząsnąć i dalej grać, jak to się mówi, swoją piłkę. Teraz możemy oglądać walkę w środkowej strefie boiska, czyli dokładnie to, czego zabrakło nam w pierwszej połowie. Przy piłce Dominik Chromiński, który odegrał do Łukasza Zagdańskiego. Tym razem kolejny faul w okolicy środkowej strefy boiska i rozpoczynać będą gospodarze do końca regulaminowego czasu gry. Zostało 10 minut, plus oczywiście to, co doliczy arbiter dzisiejszego spotkania. Cieszy to, że wydarzenia boiskowe są prowadzone raczej fair. Do tej pory nie mieliśmy żadnej żółtej kartki i to pokazuje, że jedna i druga drużyna stara się prowadzić tą... Teraz mamy na pozycji spalonej Adama Nagórskiego, który gdyby ustrzegł się pozycji spalonej, mógł podwyższyć wynik spotkania.
Ale drużyna Świtu w dalszym ciągu nie powiedziała ostatniego słowa i widać, że sytuacje będą się zdarzały, mając wciąż na boisku i Adama Nagórskiego, i Szymona Kapelusza, a przede wszystkim bardzo głodnego gry, co już udowodnił zdobyciem bramki. Myślę, że jeszcze coś ciekawego zdarzy się pod bramką Sokoła. Maciej Wyganowski stracił piłkę i teraz strata. Kontra drużyny gości. Sytuację wyjaśnił Przemysław Matłoka, który wyłuskał futbolówkę i teraz on będzie wprowadzał ją do gry. Ależ tam się zakotłowało pod bramką Matłoki. Naprawdę niewiele zabrakło, aby zawodnik Sleszewa wepchnął ją do bramki. Obrońca sekurował, liczył na to, że Matłoka tą piłkę złapie, ale wystarczył niewielki błąd. No i drużyna Sleszewa cieszyłaby się z drugiego gola. Teraz sprytne zagranie Adama Nagórskiego, który wywalczył kolejny rzut rożny dla drużyny ze Szczecina. Póki co te stałe fragmenty gry nie stwarzają specjalnego zagrożenia. Drużyna Świtu próbowała i wrzutek w pole karne, i krótkiego grania, gdzie Adam Łaziak dośrodkowywał zaraz po grze krótkiej z kolegą. Natomiast jak dotąd nie było specjalnego zagrożenia właśnie w tym elemencie gry. Nie było specjalnego zagrożenia, bo też umówmy się, tutaj dobrze spisują się defensorzy drużyny z Kluczewa, którzy nie mają większych problemów z tym, żeby tą futbolówkę wyprowadzić poza pole karne. A jednak pochwaliłeś drużynę z Kluczewa. Albo Mateusz Koliński. Tak, bo kiedy rzeczywiście w drugiej części spotkania zawodnicy gości grają zdecydowanie lepiej, to dlaczego ich nie chwali? Nie, zgadza się. To potwierdza to, co mówił trener Tychowski przed spotkaniem, że to jest świetnie defensywnie zorganizowana drużyna, której nie będzie łatwo strzelić gola. Dzisiaj się udało to trzykrotnie, natomiast no nie przyszło to, tak jak powiedziałeś, najłatwiej. Nie przyszło to najłatwiej, przecież jedna z bramek straconych przez drużynę gości to błąd indywidualny prawego obrońcy, on tam się pośliznął, zgubił krycie i tak naprawdę to zadecydowało o tym, że drużyna gospodarzy mogła ten wynik podwyższyć. Teraz dośrodkowanie w pole karne. Ależ tam w ostatniej chwili ściągnął dobrze nabiegającemu kolej. Ale mamy bramkę. Mamy bramkę kontaktową. Kolejna bramka kontaktowa. A już podkreślałem duży błąd przy dośrodkowaniu. Tam zbierał się do tego strzału nabiegający zawodnik z Kleczewa. Ściągnięta piłka głową z jego nogi. W ostatniej chwili wybita przed pole karne. Tam nabiegający zawodnik przepięknym strzałem pokonał Matłokę. Ale to też pokazuje, zobacz, 6 minut do zakończenia regulaminowego czasu gry i znowu będziemy mieli tą sytuację, kiedy z pewnością drużyna gości będzie chciała. A już mieliśmy sięgnąć po kolejny kubek gorącej herbaty, a tutaj widać, że drużyna z Kleczewa i Świtu dostarczą nam tych emocji jeszcze co najmniej troszkę. No myślę, że tak, że teraz to drużyna Świtu Szczecin będzie próbowała przede wszystkim przytrzymać futbolówkę tak, żeby nie nadziać się gdzieś na kontrę drużyny gości, bo jak widzimy, śmiałe prowadzenie 2-0, sytuacja można byłoby powiedzieć, gdzieś mecz cały czas pierwsze 45 minut pod kontrolą, a druga połowa spotkania pokazuje, że tak naprawdę kiedy na ten Świt naciśnie się zdecydowanie mocniej, podejdzie z piłką bliżej pola karnego, zacznie się na tą bramkę strzelać. Tak jest. No to można strzelać kolejne bramki. Tak jest i to jest właśnie to, o czym mówiliśmy już kilkakrotnie, że zabrakło drużynie Sleczewa w pierwszej połowie szczególnie tego naciśnięcia, tego włączenia kolejnego biegu, spróbowania troszkę odważniej zaatakować Świt z kolei. Jak widać, to przynosi skutek. Już mamy dwie bramki po stronie Kleczewa. No i to jeszcze nie zamyka sprawy wyniku tego spotkania i daje drużynie Kleczewa poważne szanse na uratowanie. Tak, w kolejnej akcji gospodarze rozpoczęli od środka boiska Adam Łaziak. Przerzucenie teraz do Patryka Bila i teraz wszystko będzie toczyć się prawą stroną boiska. Tam po futbolówkę zgłosił się Szymon Kapelusz, który zamienił się teraz pozycjami z Adamem Nagórskim, który zszedł na pozycję numer 9.
Wiesz, Gracjan, można mówić o tym, że rozgrywamy w głowie mecz z Krakowią, myślimy już tylko o tym, ale tak naprawdę najważniejsze są punkty w kolejnych spotkaniach ligowych. To tutaj Świdzik-Kolwin powinien koncentrować przede wszystkim swoje siły na każdym kolejnym spotkaniu. Ta nagroda za ten sezon, czyli mecz z Krakowią dopiero za 4 dni, ale jednak, aby nie tracić dystansu z bezpośrednimi rywalami do awansu, czyli Polonią i Radunią, trzeba cały czas konsekwentnie i mozolnie te punkty zdobywać, więc każda taka strata, w szczególności na własnym boisku, to naprawdę poważna wyrwa, która w ostatecznym rozrachunku może przynieść negatywne skutki. A przecież pamiętamy, że Świt na swoim boisku aż trzykrotnie remisował, tracąc przy tym 6 punktów do ligowej tabeli, 6 punktów bardzo cennych z perspektywy chociażby dzisiejszej sytuacji, ale to też pokazuje, że jeżeli gdzieś choćby na chwilę gdzieś ta koncentracja z zawodników zejdzie, to tak jak teraz możemy na tablicy świetnych wyników oglądać zaledwie 3-2 i tak naprawdę jeden gdzieś groźny kontratak drużyny gości może zakończyć się kolejną bramką i tym, że kolejne punkty Świtowi mogą uciec. Myślę, że drużyna Świtu na to nie pozwoli, jest zbyt doświadczeni ci zawodnicy, którzy w ich szeregach występują, zdają sobie z tego sprawę. Dwie bramki, owszem, wyglądają imponująco i ten wynik, można powiedzieć, że jest wciąż otwarty. I jak nie odbieram szansy drużynie z Sokoła, sprawiłaby pewnie sobie, swoim kibicom ogromną niespodziankę, wyrywając w ostatniej chwili drużynie faworyzowanej Świtu z Kolwin punkty. Natomiast wydaje mi się, że to już troszeczkę za późno, że wystarczyło troszeczkę w pierwszej fazie tego spotkania to tempo troszkę podkręcić i tutaj można byłoby ten wynik mieć bardziej otwarty, albo przynajmniej bardziej na swoją korzyść w tym momencie rozstrzygnięty. Jestem takiego zdania, że jeżeli to spotkanie zakończy się takim wynikiem jak teraz, to szkoleniowcy drużyny z Kleczewa będą mieli spore pretensje o pierwsze 45 minut, bo rzeczywiście to ten czas przespali i nie poszukali swojej szansy na to, żeby chociażby przegrywając 2-0, strzelić bramkę kontaktową i dziś na drugie 45 minut ten mecz otworzyć sobie zupełnie inaczej. Ja myślę, że to i tak był troszeczkę inny Świt niż mieliśmy do tej pory oglądać i pytanie tylko, czy większy na to wpływ miała sytuacja pandemiczna i te kilka dni roztrenowania, czy też fakt pielęgnowania tego, co mamy i szanujemy się przed meczem z Krakowią. Natomiast wynik jakby nie odzwierciedla poczynania tego meczu, ponieważ to jednak przez większą część meczu to Świt nadawał ton i prowadził tą grę pod własne dyktando. Tak, ale myślę, że gdyby obiektywnie ocenić wydarzenia boiskowe, to nawet nie tyle co Świt prowadził tą grę pod siebie, o tyle po prostu zawodnicy z Kluczewa na to pozwolili, bo umówmy się, no pierwsze 45 minut właściwie pozwolenie na to, żeby Świtowcy rozgrywali sobie to spokojnie i tak naprawdę nie było żadnej groźnej sytuacji ze strony gości. Zgodzę się z tobą. No ale jednak pamiętajmy, że za 3 dni naprawdę arcyważne spotkanie. Dobrze, że ono się wydarzyło w tym momencie, spotkanie z Sokołem Kleczew, ponieważ mając tylko jednostki treningowe, taki krótki mikrocykl po tej sytuacji pandemicznej, nie można by było faktycznie zweryfikować, jak ci zawodnicy prezentują się w takim rytmie meczowym. Dzisiaj mamy fajny test przed tym wydarzeniem i myślę, że dało to odpowiedź trenerowi Tychowskiemu na wiele pytań. Przede wszystkim, że Szymon Kapelusz nie stracił formy, że Szuma Nagamatsu również zgłasza swój akces i myślę, że jego obecności w tym meczu możemy być pewni. Adam Nagórski robił to, co do niego należało, czyli dośrodkowania, wejście z lewej i z prawej strony, strzały na bramkę. Adam Ładziak, no klasa sama dla siebie, on doskonale wie, co ma na boisku zrobić i tutaj z zamkniętymi oczami można spodziewać się, co ten zawodnik będzie w kolejnym spotkaniu wyprawiał. Dwie wieże, Bill Baranowski, no tu za wiele nie pozwolili. Tak więc, no pytania były, odpowiedzi dla trenera Tychowskiego są. I myślę, że my też jesteśmy chyba zbudowani, ale też wiemy doskonale, że Świt dzisiaj nie wytoczył wszystkiego, tylko gdzieś tam trzyma leciutko schowane pod dywanem, tym pięknym zielonym, to co najlepsze ma jeszcze do zaprezentowania. Prowadzący dzisiejsze zawody, arbiter z Gdańska, pan
Sebastian Pakuszewski doliczył co najmniej 3 minuty do regulaminowego czasu gry. Ja jeszcze się cofnę do tego, co Artur powiedziałeś. Na pewno trener Tychowski będzie miał ten kłopot bogactwa w ofensywie, bo przecież jeszcze jest Paweł Krawiec, jest Adam Nagórski, jest Szuma Nagamatsu, a wiemy, że pozycje na skrzydle są zaledwie dwie, więc tych trzech zawodników będzie z pewnością o tym o to powalczyć. W środkowej strefie boiska myślę, że odpowiedzi dostał szkoleniowiec, bo zarówno Piotr Wojtasiak, jak i Adam Ładziak to pewniaki do tego, żeby wystąpić w spotkaniu. Natomiast to, co na pewno będzie musiał przeanalizować trener Andrzej Tychowski, to te dwie bramki stracone. Jedna po rzucie wolnym, jak uczyć się tego, bo przecież takich wykonawców rzutów wolnych ma również Krakowia. No i też tej drugiej bramki, jednak gdzieś tam popełniono błędy w defensywie i tego trzeba będzie się w spotkaniu z Krakowią wystrzegać i trzeba tego się wystrzegać w tych doliczonym czasie gry, bo przecież Kluczewia jeszcze nie, oczywiście, świetny, nie powiedział ostatniego słowa. Świetny strzał z rzutu wolnego zawodnika z Kleczewa, natomiast ja bym bardziej skupił się na grze defensywnej, aby takie sytuacje się nie zdarzały, bo w tym rejonie Krakowia naprawdę może wyrządzić wiele krzywdy Świtowi i każde tego typu zagranie na pewno będzie lepiej wykorzystane, no abstrahując od tej jednej strzelonej bramki przez drużynę z Sokoła, z tego miejsca, to jednak no ta krew może się lać, jeżeli te faule będą się przydarzały drużynie Świtu gdzieś w wysokości pola karnego albo w centralnej części nad bramką. W końcówce spotkania kolejna szansa będzie dla drużyny gospodarzy. Zobaczymy, jak rozegrają to gospodarze. Nagórski z kapeluszem. Chyba bardziej zależało im na tym, żeby jak najdłużej przytrzymać piłkę pod bramką drużyny gościa, aniżeli jeszcze pokusić się o konstruowanie jakiejś akcji, która mogłaby przynieść kolejną zdobyć bramkową. Tak jest, jeszcze myślę, że będziemy mieli próbę ataku z drużyny z Kleczewa, natomiast spore zażegnanie niebezpieczeństwo przez Świt i jak sam stwierdziłeś, zresztą słusznie, Świtowie się już nie spieszy, to co chciał ugrać w tym spotkaniu zdobyli, 3 punkty prawdopodobnie zostaną dopisane i teraz już spokojnie można koncentrować się wyłącznie na sobocie i na tym co przed nami, czyli tym arcyważnym. No i tym daniem głównym, na które wszyscy tutaj na północy Szczecina i chyba nie tylko czekają. Prowadzący dzisiejsze zawody, sędzia pan Sebastian Pakuszewski zakończył dzisiejsze zawody. Bramki dla drużyny gości strzelił Osiadły i Chromiński. Natomiast dla drużyny gospodarzy Wojtasiak, Szuma Nagamatsu i ta trzecia bramka strzelona przez Szymona Kapelusza. Także my przed nami. To, co, na co czekają wszyscy tutaj w Skolwinie, czyli spotkanie pomiędzy Świtem a Krakowią. Tymczasem po dobrym spotkaniu i przede wszystkim po dobrych drugich 45 minutach zwycięstwo Świtu Szczecin 3-2. Ważne 3 punkty dopisane do ligowej tabeli i tak jak możemy usłyszeć w tle... Tak właśnie, chciałem się do tego odnieść. Przepraszam, Gracjan. Słyszymy charakterystyczny, znany chyba wszystkim... piosenka z filmu Rocky, przygotowania Sylwestra Stallone. Mamy nadzieję, że będą tak dobrze przygotowani jak Rocky Balboa i wyjdą z pełną podniesioną gardą na drużynę z Krakowi i będziemy mieli prawdziwe piłkarskie święto, które na długo zapamiętamy tutaj w Skolwinie. I mam nadzieję, że szczęśliwe, Gracja. No. Ale ja też myślę, że Damian Rybowski dał nam taki przykład też tego, jak różne warunki do przygotowań będą miały obydwa zespoły. Krakowia, Kraków, nowoczesne obiekty, wszystko na najwyższym poziomie, Świt Szczecin. Znowu analogia do Rokiego. Warunki zdecydowanie, no można powiedzieć gorsze, to nie te płyty boiska, ale myślę, że to co charakteryzowało Rokiego, czyli zawziętość, ta determinacja i wola zwycięstwa, która będzie niosła Świtowców od pierwszej do ostatniej minuty spotkania. A na koniec po walce zamiast Adrian, to krzykniemy wszyscy razem Świt, więc... Mamy nadzieję, że zobaczyliśmy dzisiaj Świt, który pokazał tylko część swoich możliwości, a wszystko to, co najlepsze, dopiero wyjdzie w sobotę o 12.30, kiedy to drużyna zmierzy się z Krakowią i będzie to wydarzenie na wiele lat.
Szanowni Państwo, my się z Państwem żegnamy, zapraszamy na sobotnie spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 12.30. Nie mamy jeszcze informacji, czy będzie ono transmitowane, czy nie będzie transmitowane. Na pewno transmisji nie będzie przeprowadzał, nie będzie przeprowadzała stacja Polsat. Myślę, że to w ciągu najbliższych godzin wszystko powinno się wyjaśnić i zobaczymy, co tak naprawdę wydarzy się w najbliższą sobotę. Piłkarska uczta w Szczecinie, piłkarska uczta w Skolwinie. Myślę, że też wyczekiwanie tego, co będzie działo się w Krakowie. I zapraszamy. Dziękujemy, pozdrawiamy i do zobaczenia. Krakowia, Kraków, sobota, godzina 12.30. My się Państwu kłaniamy bardzo nisko, się z Państwem żegnamy. Gracjan Broda, Artur Echaust i Grzegorz Godlewski, który stał za kamerą dzisiejszego spotkania. Do widzenia, do zobaczenia w sobotę.